co chwilę. Będę tak... Ale nie koronawirus, nie. To się jeszcze okaże. Będę co chwilę niestety tutaj koncentrować i tymi dźwiękami, na którymi nie jestem w stanie zapanować. Otrzymaliście Państwo porządek prac dzisiejszej komisji. Czy są jakieś uwagi do tego porządku? Nie ma. Rozumiem, że mamy tutaj obecnych wnioskodawców stanowiska pierwszego. Przepraszam. Rozumiem, że mamy obecnych wnioskodawców punktu pierwszego. Nie mamy. Dobrze. Tak, no więc dlatego pytam, czy mamy obecnych wnioskodawców punktu pierwszego, którzy mogliby nam w kilku... O, pięć, bardzo dobrze. Jest wszystko jest, dobrze. To jeśli nie ma uwag do porządku, to chciałabym zapytać, tutaj sygnalizowaliście mi Państwo chęć zabrania głosu w punkcie pierwszym. Ile osób jest chętnych do zabrania głosu? Gdzie reszta problem? Czy mecenas Gubiel jest jeszcze na terenie urzędu? Nie wiem, skąd nie wiadomo, natomiast nikt nas nie prosił. No nie było takiego wniosku. Żeby coś pana pracy. Nie był osobą zaproszoną na dzisiejsze posiedzenie komisji. Ja mam pytanie do pana prawnika. To wydaje się, że będzie to możliwe dopiero na sesji, bo nikt z nas się tutaj nie czuje na siłach. Dobrze, to ja wrócę w takim razie do mieszkańców. Ile osób chce zabrać głos? Rozumiem, że ta osoba będzie w tym czasie, co panowie skończycie, tak? Rozumiem, że to panowie chcą zabrać głos, tak? Okej. Panowie macie przygotowane swoje wypowiedzi na jakiś okres czasu? Proszę. Chciałabym dowiedzieć się, na jak mówił prezydent, macie przygotowane swoje wypowiedzi. Panie przewodnicząca, czy można poprosić pana mecenasa? Nie wiem, czy jest w pracy, bo już jest po godzinach pracy, ale jeśli jest to możliwe. To jest tydzień sesyjny, więc powinien być na komisji. Nie musi być. Tak naprawdę osoby, które składają projekt jako grupy radnych, to raczej te osoby powinny być osobami wyjaśniającymi. Nie chodzi o uchwałę. O stanowisko dotyczące opinii zgłaszanej. Pan mecenas mówi. No mówię, no pan mecenas nie był zaproszony i każdy ma swoje jakieś tam obowiązki. Możemy spróbować, czy zaprosić pana mecenasa? Możemy spróbować, tylko mnie nie będzie w sensie, że muszę się wejść na to. Dobrze, wrócę do swojego pytania zatem. Okej, dobra. Wobec tego mamy tutaj obecnych państwa wnioskodawców. Czy chcą coś powiedzieć w kwestii swojego stanowiska? Jeśli nie, to oddaję panu głos. Bardzo proszę. Pan Szymborczy, bestia rozmowowy. Szanowni Państwo, Szanowna Komisjo, w imieniu wieloświadowiskowej grupy mieszkańców chciałbym poszerzyć ten zapis tego pierwszego punktu, którego wnioskodawcą byliśmy my, wieloświadowiskowy przedstawiciele mieszkańców miasta. Chcielibyśmy, żebyście Państwa do komisji, ze względu na to, co się dzieje w górkach i wokół górek, bo może Państwo nie jesteście informowani, tam jest dewastacja totalna tego, co miało być chronione. W związku z tym to, co prosimy komisję, to wstrzymanie wszelkiej ingerencji w ekosystem górek czechowskich do czasu uprowadzenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, zabezpieczenie wszystkich stref wskazanych do ochrony w raporcie z inwentaryzacji wykonanym przez zespół lubelskich naukowców, no i oczywiście odstąpienie od sporządzenia i złożenia skargi kasacyjnej. Drugi punkt dotyczy planowanej wycinki drzew i przerwy w Alejach Racowickich i ulicy Lipowej. Jesteśmy w punkcie dotyczącym projektu grupy radnych. Prosiłabym, żeby pan trzymał się tego punktu. Pani przewodnicząca, te trzy sprawy, bo jeszcze jest jedna, one się mieszczą w tym samym i wchodzą w to samo, bo mówimy o ekosferze. Wystarczy, że wyjrzymy za okna
Dlaczego... Dotyczy tego wyroku, a to nie dotyczy wyroku tego. To będzie kolejny, panie przewodnicząca, gdyby mógł, to są punkty, o które prosimy. No proszę, ale w ramach swobody wypowiedzi. No, byśmy trzymali się tematyki. Prosimy tej. Również w ramach tego pierwszego punktu dzisiejszego porządku posiedzenia o wstrzymanie wycinki drzew na rezolucji drzewowej do czasu podpisania umów z inwestorami inwestycji niewydatnych o partycypację w kosztach. Chodzi o to, że wtedy będą 1000 razy odchodzić wokół jednego drzewa, zanim będą chcieli. I w trzecim punkcie, panie przewodniczący, szanowna komisjo, wnosimy o wstrzymanie licytacji mienia wojskiego klubu Jeszczyckiego, co pozwoli zachować ten miejsce również jako czynnie biologiczne i zielone. Dlatego zwracam się do komisji, że wszystkie instytucje poza urzędem miasta, wszystkie agendy rządowe kierują do Rady Miasta, do pana prezydenta, że te organy są władne wstrzymać działania, które prowadzą do zniszczenia środowiska. A te trzy punkty wpisują się wręcz w 100% w stanowisko Komisji Europejskiej, rezolucję Komisji Europejskiej w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, drugi głos. Tak, proszę. Chciałabym zgłosić tezę teraz. Wniosek dotyczący dezyderatu do pana prezydenta w sprawie zabezpieczenia zatrzymania wycinki drzew, wszelkie wycinki na górach czechowskich. Tak jak pan przed chwilą przedstawił, to się nagrało. To wzięcie pod uwagę wycinki drzew na ulicy Alei Racławickiej, tak? Tak, nie powiem. Ale chciałabym prosić panią przewodniczącą, żebyśmy poważnie debatowali nad tymi tematami, ponieważ to jest degradacja, totalna degradacja ziemi w mieście. I oczywiście ingerencja w teren szczególnie chroniony, co nam przedstawi też sąd, ponieważ sąd stwierdził to, co my wszyscy ekologi część radnych uważa. Znaczy, nie głosuje za takim ekologiczną. Ponieważ mamy wiele miejsc w mieście Lublinie, które są terenami zielonymi, wąwozy, które są we własności prywatnej. Takie przykłady to są na Rybniku, gdzie z chwilą wnioskowania mieszkańców o wykup do miasta tych terenów, wąwozów takich jak na Czubach czy na Kolinowszczyźnie, miasto odpowiadało, że nie ma środków finansowych. Na wnioski o zamianę gruntu miasto odpowiadało, że nie ma gruntów pod wymianę. I określało to, żeby użytkować to tak jak dotychczas. W przypadku tego dewelopera miasto ma duże szkody, ponieważ ten deweloper skorzystał z wielu przywilejów finansowych naszego miasta. Chociażby to, że zmienialiśmy mu parę razy plan zagospodarowania przestrzennego na koszt miasta. I nie wywiązał się z umów wobec miasta, tak, umów na wysokie sumy, gdzie my z podatków, z pieniędzy publicznych finansowaliśmy wiadukt i drogi. Kiedy zostały zrobione, przepraszam, to jest uzasadnienie, kiedy zostały zrobione, wykonane te drogi, deweloper rozpoczyna działalność zmiany planu na wyższe budownictwo, które całkowicie zdegraduje to miejsce. Ja osobiście tam byłam, widziałam ten płot, widziałam, gdzie to jest. To nie są wysoczyzny, tylko to jest wąwóz zabudowywany. Ja byłam po prostu w szoku, że można coś takiego robić. Czyli tak, jednemu dać przywilej, a osobie, no, deweloperowi dać przywilej, a osobom indywidualnym, mieszkańcom Lublina, można
tereny i robić terenami zielonymi. I tutaj zgłaszam się do planistów, ponieważ ja widzę tu wielką niesprawiedliwość. Przygotowaliście Państwo studium, które jest olbrzymią niesprawiedliwością, bo jeżeli się daje zabudować górki czechowskie, to dlaczego, jak ludzie się starali na Rudniku zabudować wąwozy, czemu się na to nie pozwolili? Jedno można, drugie nie można. I to jest ESO i to jest ESO. I ja jestem po prostu w szoku, że można tak dyskryminować, tak dyskryminować własność obywateli naszego miasta. Bo jeden może degradować, niszczyć teren za budową i dostaje pozwolenie, a drugi nie może. Nie może, bo musi się stosować do planów i do przepisów prawa miejscowego. Ja pytam, czy czy ja nie rozumiem, po prostu nie rozumiem tego, że w ten sposób takie działania usprawiedliwia się rozwojem miasta. Nie rozumiem tego, bo to nie jest żaden rozwój, to jest degradacja miasta. To jest brak odpowiedzialności za decyzje. Radni powinni stanąć na straży nie tylko finansowej i kasy budżetu miasta, ale powinni też umieć wybierać, co jest dobre dla miasta, co jest ekologiczne, a to jest teraz takie modne. Dla ekologii się piece likwiduje, ale się zabuduje tereny ekologiczne, zieleń miejską, zabuduje się wieżowcami, dlatego że deweloper ma niesamowitą siłę przebicia, siłę pieniądza, siłę przebicia. On ma, on może i on już w tej chwili zagrodził to tylko dlatego, pani przewodnicząca, tylko dlatego zagrodził, że on wie, że tam wybuduje. No to obiecał, że on do końca wybuduje. Mamy wyrok sądu. I ja mam pytanie. Właśnie nie ma tu mecenasa. Mam pytanie. To się odwoła od tego wyroku sądu. Czy się ktoś odwoła? To ma prawo się odwołać od tego wyroku. To śmie w ogóle odwołać się od tego wyroku. Po tym, co żeście zrobili, i referendum, ogromne pieniądze na referendum poszły. Przegrane referendum, bo no przecież lepiej powiedzieć nieważne, ale nie bierze się pod uwagę tego, że ono jest przegrane, bo większość było na nie. Chciałabym tą odpowiedź zakończyć tym, że warto się zastanowić nad tym, o czym się decyduje, bo kiedyś ktoś za to odpowie. Na pewno za to odpowie. Na pewno za to to jest dziękuję. Mój desyderat. Mam nadzieję, że cały przedyktować panu Mariuszowi treść desyderatu. Dobrze, żeby mógł zanotować. Już wypowiedziałam, w jakim celu. Ale ja bym chciała usłyszeć treść desyderatu. Pierwsze zdania moje były takie konkretne, które trzeba było bardzo proszę. Nagrały się. No tak, ale jeżeli my to mamy głosować, a przy tej bogatej wypowiedzi. Natychmiastowe wstrzymanie wycinki drzew na górkach czechowskich, która degraduje teren zielony, ekologicznie chroniony, oraz wycinki drzew na Alei Racławickiej, Lipowej i Panelowskiej. A jakie drzewa są w tej chwili wycinane na obszarze tak zwanych górek czechowskich? Dobra. Tak, proszę. Otóż na górkach czechowskich teoretycznie wycinane są drzewa, które teoretycznie nie podlegają... Proszę, mam obowiązkowy dezyderat. Rady są to orzechy włoskie, orzechodawstwowe są to drzewa owocowe. Natomiast w tej inwentaryzacji, którą Państwo zlecali, ewidentnie jest zaznaczony teren, który jest bardzo istotny dla ptaków. I te drzewa, które w tej chwili podają, jedno za drugim, od kilku dni codziennie, dzisiaj dosyć wysokie już w obszarze wąwozu głównego, proszę Państwa, są stołówką dla tych ptaków, tak? I bez tych drzew, będziecie Państwo mieli na górkach czechowskich za 10 lat dokładnie te same ptaki i zwierzęta, które prezentujecie tutaj na schodach, czyli mamy koty, gołębie, gawrony,
być może jeszcze jakieś szczury i to wszystko, czym będzie równie bogaty. W tej chwili mamy jeszcze cały czas szansę naprawdę dla przyrody, co ma ponad 85 gatunków ptaków stwierdzonych. Z tym także ja się teraz skoncentruję na tych drzewach, wie pani. To chodzi mi o to, że wycinane są drzewa, które według dewelopera nic nie znaczą, ale dla tego ekosystemu są niezmiernie ważne. Być może ważniejsze niż te dęby. A chcę powiedzieć, czy te drzewa, które jeśli są wycinane, mają zezwolenie na wycinkę? Nie trzeba na to. Nie trzeba. Nie trzeba na to w tym sensie. No dobrze, ale to... Macie jej kompensację. Wiecie, ale... że to jest pożywienie dla tych zwierząt, tak? Ktoś chce je po prostu w ten sposób stamtąd wyrzucić. To jest smutna rzeczywistość, ale to jest. Natomiast wiecie państwo, podstawą funkcjonowania państwa jest przestrzeganie przepisów prawa. I jeżeli prawo... Co robi policja i służby miejskie, nasz miejska? No właśnie, to pozwala na sprawie nielegalnej wycinki drzewa. Dlatego ja pytam, czy te drzewa mają wyrażoną zgodę na wycinkę? Mówicie państwo, że nie ma takiej zgody. Czyli jest jakiś powód, dla jakiego nie ma konieczności wydawania zgody na wycinanie tego typu krzewów i drzew, tak? Ale w momencie, jeżeli jest zinwentaryzowane na tym terenie, częściowo jest też miejsce. Oni obrócili sobie swoje inwestycyjne działki, ale również to miejsce, na którym mają być budowane boiska. I tam mają pozwolenie na budowę, to jest poniżej 2 hektarów, ale nie mają żadnych OS-ów, żadnych uzgodnień środowiskowych i też zginął. I to jest smutne, dlatego że te krzewy i drzewa, które mogą się wydawać jadąc samochodem jako bezużyteczne haszcze, to mogą tak się ludziom wydawać, przez naukowców zostało jednoznacznie określone jako czyżnie i jako miejsce, w którym te ptaki właśnie wytują. I to jest dramat tak naprawdę. Mogę mieć pytanie? Zakładnie, proszę. No nie wiem, czy ktoś z państwa może odpowiedzieć, nie ma pana mecenasa, no bo ja tutaj widzę trudność prawną, tak? Czy no, jako organ władzy publicznej, czyli samorząd terytorialny, możemy działać w granicach prawa? Czy w ogóle samorząd może zakazać wycinki krzewów i drzew nieobjętych klauzulą uzyskania pozwolenia? Czy w ogóle taka norma prawa miejscowego by była skuteczna? Ale jednak chciałbym uzyskać odpowiedź służb. No niestety nie ma pana mecenasa, nie ma też pana mecenasa, tak więc nie będziemy tworzyć teraz. Do ochrony środowiska, czy nie pan powiedział? Pierwszy punkt. Są pytania do ochrony środowiska. O co ten udział jest? Ponieważ wnioskowaliście państwo składając wniosek o przyjęcie stałego stanowiska i kiedy prowadziliście o wprowadzenie... No, debatujemy o tym punkcie, czy tym testeracie, bo... Ale jeżeli wnioskodawca nie składa takiego wniosku, to znaczy, że nie widzi takiej potrzeby i jest w stanie wytłumaczyć wszelkie wątpliwe kwestie, które się pojawią w wyniku procedowania. Ale my nie tylko tłumaczymy, my też pytamy i chcemy mieć odpowiedź od pana mecenasa. Pan mecenas powinien być na komisję rozwoju. Nie był zaproszony, więc nie miał takiego obowiązku. Czyli wnioskuje, żeby był na każdej komisji. Pan dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska nie ma też, tak? Wnioskuje, żeby był pan mecenas na każdej komisji rozwoju. Panie radny, ja tylko przypomnę, że Wydział Ochrony Środowiska od 4 lat przynajmniej nie zajmuje się wydawaniem decyzji na wycinkę drzew. Niewątpliwie, jeżeli taka decyzja jest wymagana, bo ona musi być wydana, żeby inwestor kupił jakiekolwiek uzgodne mieszkanie, również dokonać wycinki. Oczywiście jest szereg krzewów, które takiego zezwolenia nie wymagają. Jutro na sesji będzie obecna pani dyrektor farmakologii Polska Miejskie Kiedy Cieleń. Niewątpliwie odpowie na wszystkie Państwa pytania. Nie, no bo to jest istotą, czy ustalenie istoty sprawy, tak? Czy w ogóle my... Nie będziemy dyskutować dlatego, że nie ma kogo zapytać? Prawnika ani nie ma dyrektorów. Dyskutujemy, nie tylko, że... Nie złożycie państwo takiego wniosku. Ale panie przewodniczący. Przecież jest komisja. Czy jak nie złożyć, czy na każdej komisji będzie pan mecenas? Jeżeli będzie wprowadzony, będziecie państwo wnioskowali o wprowadzenie jakiegoś punktu merytorycznego. A ja dzisiaj będzie wymagał, żeby pan mecenas był na każdej komisji rozwoju. Ale w jakim celu? W takim celu, żeby można w każdej chwili się podeprzeć artykułem prawnym i pomocą mecenasa na komisji.
Ale no pani radna, pani radna, jeżeli, tak jak powiedziałam wcześniej, składaliście państwo wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad, tak? To w tej sytuacji, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości prawne, to mogliście państwo zawnioskować również, aby na komisjach merytorycznych, które będą rozpatrywały ten punkt, obecny był przedstawiciel Wydziału Prawnego. Dla mnie to jest jasne, że mecenas powinien być na takich komisjach najważniejszych. Dla mnie to jest jasne. Mamy tylu radców prawnych wybranych, nie chcę mówić ilu, ile pieniędzy zarabiają, że na komisjach powinien być, powinni mieć dyżurę. I być przygotowani do tematów, tak jak szef. I nie, absolutnie pani tłumaczenia nie przyjmuje. Obsługa prawna jest na sesji. Szanowna pani radna, chciałam zauważyć, że to po stronie grupy radnych spoczywa obowiązek zabezpieczenia prawnego z tego typu. Po stronie przewodniczącego, przepraszam. No niestety nie. Po stronie przewodniczącego. Tak. Przewodniczący dba o całą komisję i tego o gości, zaprasza gości. Więc ja wnioskuję dzisiaj, żeby mieli dyżury poradnicy, jeżeli pan prezydent jest nieobecny, bo może być nieobecny, bo jest zajęty, to żeby miał przedstawiciela swojego w postaci prawnika albo zastępcy. Przedstawicielami prezydenta są dyrektorzy, ani osoby, która by mogła odpowiedzieć prawnie radnym. Tak jak mówię, opieram się przy tym, że państwo jako wnioskodawcy powinniście wystąpić o takie zabezpieczenie. Pani przewodnicząca, jeżeli tak rozmawiamy, to powiem, wspomnę pani dwie kadencje tamtej rady. No jedną kadencję, pierwszą kadencję moją. Tu był prezydent, tu był zastępca, tu był sekretarz i tu był prawnik. Zawsze. Nie wiem, co to za nowa moda, żebyśmy nie mogli dyskutować, tylko tu się spierać o to, kto ma być i kto ma być zaproszony przez kogo. Ja nie zapraszam. Ja nie będę wnioskować. Pani przewodnicząca powinna zadbać, żeby te osoby, jedna z tych osób była. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący, bardzo jeszcze? Znaczy ja chciałem do tego punktu, w tym punkcie, bo nie wiem, czy państwo pisząc to powinniście sami wiedzieć, czy albo skorzystać sobie. Ale ja teraz, wiem, że pani się ożywiła, bo jest publiczność dzisiaj, ale proszę zachować spokój. A ja proszę, mogę? Żeby pan tutaj nie zabierał głosu w tej sprawie. Ja mogę, chyba mam prawo zabierać, nie będzie mi pani odbierać głos. Czy nie powinni? Jeżeli pani nie jest pewna czegoś, że coś jest poprawne, to nie powinna pani pisać sobie. Tego, co pan powinien. Mogę już pani przewodnicząca, czy dalej będę wysłuchiwać tych komentarzy? Ja mam po pierwsze pytanie. Czy państwo w ogóle przeczytaliście ten wyrok, pisząc to pismo? Czy państwo przeczytaliście? Ze zrozumieniem pani przeczytała to? Bo pani chyba nie wie, co kompletnie, co w tym wyroku jest. Ale ja prosiłbym, żeby państwo nie przeszkadzali. Dobrze? Jeżeli państwo uważnie, ze zrozumieniem przeczytali ten wyrok, to ten wyrok idzie wręcz dalej, niż jest wniosek wojewody. Wniosek wojewody dotyczył tak zwanej części należącej do TBV. Nie chcę tutaj oceniać wyroku sądu. Natomiast ten wyrok zrobił straszliwą krzywdę mieszkańcom północnej części Górek Czechowskich. Nie wiem, czy państwo. Nie, pani nie jest z tej części, bo pani jest z tej części starszej. Mówię o północnej części Górek Czechowskich. Jeżeli by wprowadzić ten wyrok w życie, to mieszkańcy północnej części Górek Czechowskich nie będą mogli nigdy nic zbudować na swoim terenie. Wszystkich tych działek, które są pod domki sprzedane. Ale TBV będzie mógł, tak? Tak. TBV będzie mógł. Ale ja z panem nie prowadzę dyskusji teraz. Może pan nie przeszkadzać? Ja nie oczekuję, ale to proszę się nie przeszkadzać. Proszę zachować podstawowe elementy kultury. Panie przewodniczący, przepraszam, ale zwróćcie uwagę na to, co się dzieje w tych punktach, TBV może... Ale nikt nie czuje, panie przewodniczący, czy może można tego pana sprowadzić do spokoju? Swoboda wypowiedzi. Okay, ale to nie jest, tu Hyde Park, żeby pan sobie tu przekrzykiwał i przychodził i na każdy temat. To niech nie będzie, bo będzie pan po prostu wyproszony w końcu z tej... Ale czy pani zrozumiała ten wyrok? Czy pani nie zrozumiała?
cała do ulicy Zelwerowicza, cały obszar Górek Czechowskich tym wyrokiem został wyłączony. Jeżeli by wprowadzić go w życie, powinniśmy wyłączyć zabudowę. Czy pani przewodnicząca, czy ja mogę mówić, czy to jest tak, żeby pani Suchanowska nie przekrzykiwała? Nie przekrzykujmy się, to nie ma sensu. Proszę państwa, tak naprawdę ten wyrok powinien być zaskarżony nawet przez pana wojewodę. Dlatego, że on idzie dalej i nie idzie w kierunku, w którym wojewoda chciał. I komentowanie w taki sposób, że jak mamy czelność, a jak wojewoda zaskarżył, to nie miał czelność, a my nie mamy czelności. Pani się zastanowi w ogóle, co pani mówi. Jest to normalna procedura, jest wyrok pierwszej instancji. Tylko o biznesie jednego dewelopera? Dobrze, czy pani przewodnicząca, proszę doprowadzić panią Suchanowską do porządku. Ja sobie nie daję rady. Więc po pierwsze... biznesu mieszkańców. Nie mieszkańców Lublina. Pani radna. Tylko pan chroni interes w tej chwili jednego dewelopera. A czy pani słyszy, o czym ja mówię? Tak. Pani słyszy, ale pani nie rozumie to, co pani słyszy. Więc idąc, nie zaskarżając tego wyroku w takiej formie, zrobimy krzywdę mieszkańcom, którzy są do ulicy Zelwerowicza, wszystkich tych, którzy mają tam swoje działki. Mamy też sporą pulę działek miejskich, niesprzedanych jeszcze, których wartość automatycznie spadnie pewnie o do 1/3 wartości obecnej. 4 sztuki. Nieważne, no to 4 sztuki, proszę sobie policzyć, będzie to kilkaset tysięcy złotych strat. Natomiast nikt na tym terenie nie będzie, ktoś, kto nie ma już zbudowanego czegoś, nie będzie mógł nic zbudować, nic przebudować. Ale proszę nie prowadzić ze mną takiej debaty. To jest pierwsza rzecz, więc mam wrażenie, że państwo nie przeczytaliście tego wyroku i nie wiecie nawet, o co wojewoda skarżył, a co jest w wyroku. Bo to jest niespójność tego wszystkiego. I mówię, sam wojewoda powinien ten wyrok zaskarżyć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to piszecie państwo absurdalną rzecz, że wzywacie państwa prezydenta do podjęcia negocjacji z właścicielem Górek Czechowskich. Czy naprawdę chcecie, żeby to miasto zbankrutowało? Jaki interes ma mieszkaniec, żeby zapłacić kilkaset milionów złotych właścicielowi terenu za wykopienie tych górek? Tej pozostałej części. Wytłumaczcie to, dlaczego ma każdy mieszkaniec, nie wiem, 1000 czy 2000 złotych, bo nie wiem, ile to przeliczenie na mieszkańca będzie, zapłacić za wykupienie tego terenu. Ale skąd państwo weźmiecie na to pieniądze? Ale w takim terenie jest pełno do wykupienia w mieście. Ale jeżeli to są jakieś drobne tereny przy inwestycji, resztówki, fragmenty... Pani przewodnicząca, no nie da się panią Suchanowską. Pani radna, bardzo proszę pozwolić się wypowiedzieć. Ale tak. Jak? Dosłownie absurd. No właśnie w tym państwa tekście jest absurd. Głupoty, ponieważ w naszym mieście jest pełno terenów zielonych do wykupienia, na którą miasto nie ma pieniędzy. No to dodajcie państwo jeszcze kolejne za kilkaset milionów. Tak? To będzie jeżeli więcej wtedy pieniędzy. Nie kupuje, to nie będzie wykupowało. No to po co piszecie takie głupoty? A po co teren zielony kupował deweloper? Po co on to kupował? Bo chce zabudować. Trzeba było swojemu koledze partyjnemu powiedzieć, żeby wykupił w 2004 roku. Szanowni państwo, za chwileczkę ogłoszę przerwę i będziemy kontynuować, jak emocje troszeczkę opadną. Miejcie państwo pretensje do prezydenta Pruszkowskiego, że za grosze wtedy nie kupił. Ja wiem. Kiedy ten prezydent rządzi? Kiedy on rządzi? Nie mógł kupić. Ile ten rządzi? Mógł kupić, miał prawo pierwokupu. Rządzi ten prezydent i co? Ale ten prezydent nie miał już takiej możliwości, jak prezydent Pruszkowski. Może dwie kadencje nie powinien odbędzie się, bo już dawno powinien. Więc mieszkańcy Lublina, proszę o tę przerwę, bo zaczyna się. 5 minut przerwy. Na wygaszenie mocy. Państwo działacie jako na deweloper. Troszeczkę proszę o spodziewanie. Dobra, Czyli policja jest, a wszyscy,
Nie można tego powiedzieć. Nie wolno tego. Pani radna, tak, panowska organizator. Proszę Państwa, idźmy jeszcze dalej. Jakie konsekwencje powoduje pozostanie tego wyroku? To jest jedna sprawa, to co wspomniałem już, to brak możliwości, bo idąc ślad za studium, będziemy musieli zmienić plan zagospodarowania również dla tych terenów, wszystkich tych domków, które są w północnej części Górek Czechowskich. Ale pani przewodnicząca, czy nową przerwę pani radna potrzebuje? Cały czas jeszcze przerwę Więc to jest pierwszy, a druga konsekwencja to jest taka, że każdy z tych właścicieli, tych gruntów, przypominając tej wartości tych pozostałych czterech, nawet ich to będą cztery działki, każdy z właścicieli tych gruntów straci wartość swojej nieruchomości. Ona przy odsprzedaży stanie się niższa ze względu na to, że nie można żadnych modyfikacji i nie będzie można żadnej przebudowy. Każdy z tych właścicieli będzie mógł przyjść do miasta i złożyć swoje zgłoszenie odszkodowawcze. Każdy z tych właścicieli tych domków, już pomijając TBV, które też pewnie przyjdzie, dlatego że od 2005 roku, wtedy za darmo niejako ówczesna Rada Miasta, ówczesny prezydent, zmienili plan zagospodarowania tak, że na kilkunastu tych hektarach można było działalność, budownictwo komercyjne, nareszcie tam sportowe, w zależności od. Jeżeli wszystko byśmy zabronili zabudowy na całości, to przyjdzie i TBV, i właściciele tych poszczególnych nieruchomości i zgłoszą na nas roszczenie odszkodowawcze, którego skali sobie nawet ciężko wyobrazić. Mogą to być setki milionów złotych. Więc nie, tak naprawdę nie zgłaszając, nie odpowiadając na to, nie... Naprawdę moglibyśmy krzywdę miastu zrobić. I prosiłbym Państwa, żeby to zrozumieć. Jeżeli. Ale mam, nie wiem, miasto ma zbankrutować. No zadłuża się to i proszę Państwa, no, jeśli. Jakby z pojęcia kredytu. Jeśli.
Ja naprawdę życzyłbym całemu miastu, żeby i całe miasto, gdyby się w takich proporcjach, w sensie 25 pod zabudowę, ale de facto tak naprawdę tam zabudowanych będzie, nie wiem, może 10%, może mniej, pod samych bloków, reszta to są ścieżki, trawniki, place zabaw i tak dalej. Gdyby całe miasto było w takich proporcjach zabudowane, to mielibyśmy najbardziej zielone miasto na świecie chyba. To jest ostatnia ekwawa zieleni, o czym pan mówi? Jaki smog jest w Bardzo proszę tutaj głosować. Jeszcze moment. Ale ta część, 70 hektarów jest teraz we władaniu miasta. I naprawdę zróbmy tak, żeby to był fajny teren, zachować wartości przyrodnicze, żeby... Być może za parę lat się spotkamy i Państwo pospotkamy się tam na miejscu i wszyscy będą mówić, że z perspektywy czasu, że... Natomiast mówienie o tym, o nieskładaniu protestu do tego wyroku, który nawet nie jest zgodny z wnioskiem wojewody, to jest naprawdę dla miasta zabójcze. Ale w referendum poszło 12% osób do głosowania. Dobrze, że poszło. A ci, którzy po prostu... Dobrze, szanowni państwo, dyskusję proponuję przenieść do kuluarów. Panie przewodniczący, czy już? Tak, dziękuję. Bardzo proszę, głos na pan. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, proszę państwa i panie przewodniczący. My zawsze byliśmy zainteresowani od samego początku, jak jest sprawa Burek, powierzchnią 105 hektarów. Nie chcieliśmy ingerować w strefę zabudowy przy ulicy Zenwerowicza. Ale są zainteresowani. Powtarzam, byliśmy i jesteśmy zainteresowani sprawą tego zielonego obszaru, który kiedyś w poprzednim studium był zapisany jako zieleń parkowa, ZP. Pani przewodnicząca, ja reprezentuję Stowarzyszenie Ekologiczne Lublin i również to, co chcę powiedzieć, no to akceptuje moja Rada Dzielnicy, czyli Dzielnica Tatary. Ja z zadowoleniem powiem, że przyjąłem wyrok Sądu Administracyjnego. Zresztą innego wyroku na dobrą sprawę się nie spodziewałem. Wyrok po prostu powtarza argumentację, jaka została zawarta w studium. I tyle. Studium wyraźnie podkreśla walory tego terenu. Podkreśla, że ten teren powinien być chroniony i odpowiednio zagospodarowany. Ja bym chciał tylko prosić panią przewodniczącą i państwa jako komisję, żebyście rozważyli państwo, czy przypadkiem nie trzeba cofnąć się do 2005 roku. Proszę bardzo. Proszę, żebyście państwo zastanowili się, czy nie warto się cofnąć do 2005 roku, gdy była podjęta uchwała Rady Miasta o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca m.in. Górki Czechowskie. Trzeba byłoby rozważyć jeszcze raz. Wprawdzie to pani dyrektor czy pan dyrektor tam na naszych spotkaniach kiedyś tam nam tłumaczyli, że to było przyjęte zgodnie z literą prawa, ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ale chciałbym państwu przypomnieć o tym, że ustawa o planowaniu przestrzennym weszła w życie w 2003 roku. Czyli w 2005 roku obowiązywały już nowe zasady o planowaniu przestrzennym. Ustawa o planowaniu przestrzennym mówi o tym, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne ze studium. I tam są odnośniki, które warto określić, które dają
no, jakieś furtki, gdzie, gdzie są możliwe inne rozwiązania. Ale to musi się nad tym zastanowić prawnik. Musi się jeszcze raz zastanowić nad tym Wydział Planowania. Według mojej oceny domniemywam, że uchwała przyjęta w 2005 roku jest do podważenia. Jest do podważenia. Jeżeli byłaby do podważenia, to wtedy powstawałyby furtki do tego, przed czym pan przewodniczący Marmur tutaj słusznie skądinąd uprzedza, że zmiany miejscowego planu zagospodarowania, gdybyśmy chcieli je zmieniać, a nie naruszać, to niestety mogą pociągać za sobą konsekwencje finansowe. Ja się z tym zgadzam i wszyscy pewnie rozsądnie myślący też tak uważają. W związku z tym trzeba byłoby spróbować, czy tam nie ma jakiejś furtki do tego, żeby ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podważyć. Chciałbym kończyć swoją wypowiedź taką prośbą do państwa, żebyście państwo zechcieli nakłaniać pana prezydenta do tego i siebie również, bo nawet raport ten opracowany pod kierownictwem pana profesora Harasimiuka na 27 stronach. Na 27 stronach. Raport składa się z 314 wprawdzie stron, ale on się składa, obejmuje Górki Czechowskie, Lipniak i Zimne Dolny. W związku z tym na 27 stronach podana jest argumentacja za ochroną tego terenu. Jeżeli państwo pozwolicie, czy nie będziecie przeszkadzać panu prezydentowi, że pan prezydent się od tego odwoływał, to my na pewno zwrócimy sądowi uwagę na to, że niezależnie, że studium argumentuje, żeby ten teren zachować, to podkreślimy również, że o tym samym mówi raport pana Harasimiuka. W związku z tym zastanówcie się państwo, czy warto brnąć w stronę, która na dobrą sprawę nie ma wyjścia. Wyjście jest jedno. I o to, konkludując, o to proszę pani przewodnicząca, żebyście państwo zachęcili pana prezydenta i radę do tego, żeby studium ponownie przepracować, ponownie w części dotyczącej Górek Czechowskich. Jeżeli tego nie zrobimy, to zabrniemy, tak jak już przed chwilą powiedziałem, w ślepy zaułek. Do tego serdecznie namawiam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Popiel. Pan radny Łowiczak. Właściwie to ja się zgłaszałem w momencie, kiedy była taka burzliwa dyskusja pana radnego Markula i państwa. Ja myślę, że przekonywanie się w ten sposób, panie radny, to akurat argumentowanie się w sposób całego zagadnienia, które jest bardzo, bardzo złożone, no nic nie wnieśli. Państwo macie większość w Radzie i to doskonale państwo na sali obecnie wiedzą, że przegłosujecie. Przegłosujecie opracowania, tak że przewodniczący stanu szacunek do pana na pewno nie będzie. Wyrok już zapadł w tej kwestii. Ja mogę tylko wołać na puszczę albo apelować o to, żeby się państwo mi odpowiedzieli na kilka pytań, na które tej odpowiedzi nie ma do dzisiaj. Pan argumentuje, że ktoś tam będzie się sprawdzał, ktoś tam będzie się sprawdzał. Zysk, wiemy to z tego tytułu, że będziemy. To jest jasne, oczywiste, ja nie muszę tutaj wymieniać akurat szczegółów, bo jest RODO, więc jak coś nie mówię. Państwa nie było jeszcze w Radzie, Szanowni Panie, jak była debata. Ona się ciągnie już z tymi górkami od wielu lat, jak Agencja Mienia Wojskowego, trzeba wrócić do historii, sprzedała te górki, z jakim skutkiem, kto to sprzedało i co z tego wynikało. Zachęcam do lektury. O tym, co się działo, jak część
osób bardzo zainteresowana, żeby na tych górkach Echo Westend nie wybudowało pewnych rzeczy, też była, potem się koniunktura zmieniła. Ja pamiętam w 2010 też głosowaliśmy na wywiadu zrobiony. Cuda Maciej. Z tego co wyszło, to wyszło. Ja mam chociażby jedno takie pytanie, bo tych pytań mam wiele. Proszę mi powiedzieć, jaka firma, jaki cudotwórca przyjdzie i za 10 milionów tworzy na 70 hektarów? To jest jedno z tych. Jak ten park ma wyglądać, do końca też nie wiemy. Drugie pytanie, bo pan mówi cały czas, że miasto poniesie koszty, poniesie koszty. Ile będzie na 70 hektarach kosztowało utrzymanie tego parku? Z miasta odpaść. Bo to tych wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy tam mają swoje zetki, chociażby takie dwa podstawowe pytania, bo na dzień dzisiejszy nikt na ten temat nie odpowiedzi. I jak to mamy, państwo mówicie, że tam nawożone są śmieci różnego rodzaju, prawda, jakieś odpady. A jak to będzie zabezpieczone? Jaka firma, bo spółki takiej miejskiej nie ma, jaka firma będzie zarządzać tak kolosalnie wielkim terenem, żeby utrzymać tam ładny porządek? Straż miejska, czy nie mam zielonego pojęcia. Dlatego tych pytań jest bardzo wiele. I jeżeli, że tak powiem, firma, która zakupiła ten park, ten cały teren, już go zakupiła i chce wybudować na tym terenie w części tej, która zapowiedziała, to niech bierze to wszystko, robi park, utrzymuje to wszystko i wtedy jest jakaś logika działania. Bo miasta nie stać jest na utrzymanie tak klimatycznego parku. Ja podejrzewam, że to się zapadło znowu wykupienie znowu na tych 70 hektarach będzie nowe studium, potem znowu będzie zabudowane kolejne 30 i tak to się skończy, bo ta historia po prostu w moim rodzinnym mieście po prostu kołem się toczy. Ja już nie wspomnę, że na tych górkach są jeszcze groby, że na tych górkach są inne walory, bo już państwo więcej nie ale tak to wygląda. Nie przekonujmy, że czysty rachunek ekonomiczny spowoduje to, że będziemy mieli czyściejsze powietrze. Ostatnio patrzyłem na wyniki, jesteśmy w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast i są radni, wojewódcy, którzy krzyczą, poprawmy ten system czystego powietrza, tylko że to tak poprawiamy, że za chwilę będziemy mieli kolejne wieżowce, kolejne tam jakieś same budynki. Ten system nie poprawimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pani i później pan Radny Kopiel. Ja tylko dwa, trzy zdania chciałam państwu powiedzieć, bo dawno się nie spotykaliśmy. Ze swojej strony, ze strony mieszkańców osiedla Tor, które reprezentuję, bardzo serdecznie proszę państwa, żebyście przynajmniej przez chwilę w dniu jutrzejszym spróbowali jednak popatrzeć na problem górek troszkę mniejszymi emocjami z państwa strony również. Ze strony ludzi mam nadzieję, że też będą mniejsze, ale żebyście takim dobrym okiem gospodarza spojrzeli na ten teren jako na skarb przyrodniczy, bo to naprawdę w skali Lublina mamy tylko Zalew Zamorzycki i okoliczne lasy i te górki czechowskie. I to niby tylko 25 hektarów, o których mówił pan radny Margul, to tak naprawdę są cztery wierzchowiny i w tym momencie dzieje się już bardzo źle. Dzieje się źle, dlatego że wycinane są te drzewa, które teoretycznie ktoś twierdzi, że można wycinać bez pozwoleń, bez uzgodnień i tak dalej. Natomiast no, to też, przepraszam, nie śledziłam całej korespondencji ze wszystkimi urzędami, bo nie było mi w Polsce, aczkolwiek dowiedziałam się przed chwilą, że to też jest bezprawne i powinniście państwo o tym wiedzieć. Ta sprawa jest już w prokuraturze. Jeżeli chodzi o tą wycinkę i o to, co w tej chwili dzieje się na górkach, bardzo prosilibyśmy, żebyście państwo, szanując wyrok pierwszej instancji sądu, z którego mieszkańcy są zadowoleni, no nie ukrywajmy, pomimo tych niedogodności i tych niejasności, które na pewno da się wyjaśnić z całą pewnością, żebyście stanęli państwo jednak po stronie ludzi. Bardzo, bardzo serdecznie o to proszę. Żebyście nie walczyli z nami i żebyście nie składali państwo apelacji, bo to będzie jednoznaczny sygnał dla mieszkańców, że okej, okay, no tutaj postaracie się mniej wyciąć na Rozwowickich, ale w tym samym czasie zniszczymy płuca Lublina Północnego.
to nie fair i to nie jest, to nie da się tego tylko i wyłącznie liczyć w ten sposób, że to odszkodowanie to coś tam, bo tak jak rozmawiałam przez chwilę z panem Bartoszem, trzeba byłoby zrobić sobie słupki, analizę SWOT, trzeba byłoby policzyć koszty ekosystemowe, jakie przynosi nam ten teren, jakie stracimy po ewentualnym zabudowaniu, zabetonowaniu kolejnych 20 hektarów czy 25 i dopiero potem mówić, co jest dla miasta z państwa punktu widzenia gospodarzenia tym mieniem miejskim dobre, a co nie. Wracając jeszcze do północy poligonu i do tych domków, które tam zbudowano na 1/3, bo poligon ma 177 hektarów między ulicą Północną a Zelwenicza. Natomiast 105 w tej chwili to jest wolny teren, a tam 50 kilka to jest teren, który wcześniej AMW, a później miasto, nie wiem w jakich okolicznościach miasto zyskało te działki, tego nie wiem akurat. Ale rozparcelowało na mniejsze działki i sprzedawaliście państwo domki. I wszyscy mieszkańcy, Koin, Czechowa, Sławina, byli oburzeni tym faktem już wtedy, że poligon się rozparcelowuje, bo były plany zupełnie inne. Plany były na dużo większy plan, który połączyłby górki czechowskie za czasów profesora Fijałkowskiego razem z ogrodem botanicznym i ze skansenem. Zbudowano botanik, zabudowano północną część górek, 1/3 tych górek i to jest kompromis dla mieszkańców z tym, że jednorodzinne mimo wszystko pozostawiają większe ilości terenu biologicznie czynnego. Oczywiście nie ma o czym mówić, bo i tak ta przyroda tych północnych wierzchowni została zniszczona, tak, tą przebudową, co widać spacerując wąwozem. To już nie jest, tu już nie ma mowy o kserotermach i o łąkach naturalnych, tam są kuje i trawniki. Natomiast jest to zieleń. W tym momencie cały czas jednak ten teren pełni funkcję kina napowietrzającego, a w mieście mamy spory problem z napowietrzaniem miasta, zwłaszcza od północnego zachodu, a górki stawią ten teren. I tutaj jeszcze jedna wielka prośba do państwa, którzy już pan Robert się zirytował do mnie za to, że co robiłam w 2012 i wtedy nie zgłosiłam uwagi. Wtedy robiłam akurat w szpitalu, przepraszam. Lublinianina, zresztą jednego z kolejnych. Natomiast nie zauważyłam, że państwo, planując zabudowę botanika, pozostawili tam po prostu kilkanaście metrów przysmyku między blokami w kierunku cmentarza. I to też jest temat do poprawy, przynajmniej do poszerzenia tej strefy, której nie można zabudować, bo nie ma mowy o łącznikach ekologicznych, nie ma mowy o łącznikach ekologicznych, o napowietrzaniu miasta, jeżeli pozostanie tam po prostu wąziór chwilów skanalizowane gdzieś pod przedłużenie ulicy Zelwerowicza. Mam nadzieję, że o tym państwo myślicie, planując i że staracie się jakoś tą sytuację udrożnić, że tak to nazwę, bo wierzymy w to, że robicie wszystko, żeby jak najlepiej ten Lublin nam zaplanować. No, my nie jesteśmy od tego, my możemy tylko się upominać albo właśnie krzyczeć, płakać, jak już zauważymy, że coś, jakieś decyzje są podjęte. W przypadku tutaj tej północno-zachodniej części miasta to widzimy, prosimy o ewentualne zmiany, bądź też gruntowne zastanowienie się nad tym, czy dałoby się coś jeszcze zmienić, żeby jednak poprawić tą ciągłość łączników ekologicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę. Dlaczego wniosek nie został przegłosowany? Bo cały czas trwa jeszcze dyskusja. Nie. To jest niepewne, przewodnicząca. Ale to nawet nie ma formy dezyderatu, to co? Proszę o przegłosowanie wniosku o jego. Włożyłam dezyderat. To nawet nie ma treści dezyderatu. Jest treść, dwa razy powtarzałam i sobie kpin nie róbcie, bo proszę przegłosować. To pani przeczytała to, co pani przekreśliła tylko nazwisko, czy jest obce? Czekam na przegłosowanie, bo zgłosiłam. Ale jakiej treści? Głosuję i nie dopuszcza się do dyskusji, bo się głosuje. Ale jakiej treści ten dezyderat? To co tutaj dostarczyłem. Pan prowadzi tą komisję? Poddaję pod głosowanie wypowiedź pani radnej Suchanowskiej. Ale jak można wypowiedź pod głosowanie? Nie jesteś w stanie stworzyć. Pani radna coś mówiła o obszarze całego miasta, po czym złożyła coś na piśmie, które to nie jest dezyderatem. Dwa razy wniosek składałam. Słyszycie państwo? Udają. To proszę go sformułować. No to proszę sformułować, co mamy głosować? No. Nad wypowiedzią, przepraszam pani radna. Tutaj mamy pismo pana Filipowicza z przekreślonym nazwiskiem. Dwa razy prosiłam, żeby wstrzymać. Dwa razy powtarzałam, żeby wstrzymać wycinkę na górkach czechowskich. To jest teraz wstrzymać dwa razy. Na alejach Sławickich. Pan prezydent już wstrzymał panią uchwałę.
Jeszcze trochę to już... Pan prezydent wstrzymał wycinki. Jeszcze trochę to wszystkie drzewa zostaną. Jak wstrzymał? No jest komunikat pasowy, że nie będzie wycinki. No ale być to dalej, że wstrzymał. Czyli wstrzymał w tym momencie? No służby, służby, służby. Można wiesz, że działają służby, jak nie chodziło. Jeszcze nie powiedziałam już spełnione, no. Pan prezydent jest wyjątkowy, jak to jest. Ale to chodzi o rachowiskę, o drugi dnia. Ale jeżeli nie ogórki, to składam ogórki czechowskie. Tak w razie. Ale czy mamy podstawę prawną, ktoś mi może powiedzieć? Interweniować na prywatnym terenie. No, jako ja rada, ale jest okres, ja nie mogę na swoim terenie wyciąć drzew. Mogę pani przewodnicząca, bo zabrniemy. Po ustawie szyszki może być. To samo, więc bardzo proszę panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, no, słuchajcie państwo, no, my nie żyjemy sobie w jakiejś próżni. Ale ja pana nie proszę o krytykę mojego formalnego. Ja chciałam, żeby był przegłosowany. Ale to można dyskutować, nie można. Państwa koledzy są w tej chwili na innej komisji. Pani jest przewodnicząca, mam męski głos, a słyszę, że radny Sadowski się nie wypowiada takim głosem. Miałem chyba głos. Pani radna, trzy razy zgłaszała. Proszę zrozumieć jedno, mamy wątpliwości prawne. Czy możemy podejmować... No nie będziecie głosować, jak macie wątpliwości. No to poddajmy pod głosowanie ten absurdalny wniosek. Mogę skorzystać z udzielonego mi głosu. Ja nie mam wątpliwości. No to podać prawnik potrzebny, jak nie masz wątpliwości. Bardzo proszę. Chciałaś nas każdy mogę? Tak? Czy mogę na pewno? Czy na pewno czego? Czy na pewno mogę? Dziękuję bardzo. Dlaczego pani przewodnicząca nie przegłosowała? Ponieważ mamy wątpliwości prawne, czy jest, pani przewodnicząca, czy z prawem możemy podjąć tego typu dezydera skierowany do pana. Jesteś prezydentem. Mamy czas. Sesja zaczyna się jutro o godzinie 9 rano. Debatujemy godzinę czasu na jednym punkcie. Poddajmy do niej wniosek. Złożyłam 3 razy wniosek. Już się treść zmieniła 5 razy. Ale proszę pozwolić powiedzieć panu przewodniczącemu Sadowskiemu tam jeszcze, bo ja mam wrażenie, że chcę tutaj dwa słowa pod kątem prawnym. Dziękuję bardzo. Pan Sadowski pod kątem prawnym. I pani radna Suchanowska jest wyjątkowym konstytucjonalistą i znawcą praw wszelakich, więc jak rozumiem już wyrobiła nam opinię o kwestiach prawnych. Natomiast ja mam poważne wątpliwości, czy taki dezyderat my jako organ władzy publicznej, samorząd, pani radna, nie przeszkadzałem. Bardzo proszę o zachowanie pewnej kultury dyskusji, bo wystawiamy sobie też ocenę tego, jak się zachowujemy jako radni i jak dyskutujemy. Więc jakby pani była uprzejma jednakowoż pozwolić na swobodną wypowiedź. Ja nie przeszkadzałem. Otóż mam poważną wątpliwość, czy my tutaj działamy w granicach prawa i możemy, jeżeli prawo nie wymaga decyzji o zgodzie na wycinkę, możemy ingerować w kwestie związane z, czy zablokować tą wycinkę. I nie, mam poważne wątpliwości w tym względzie, a uważam, że prawo należy szanować. Jeżeli organ administracji publicznej nie ma takich instrumentów prawnych, to ma działać w granicach prawa. Ale wracając do porządku obrad, bo widzę, słyszę, że trochę nam się ten porządek rozjechał, bo rozumiem, cały czas procedujemy nad stanowiskiem, tak? Nie chcę się wypowiadać na razie w kwestiach związanych z alejami racławickimi, bo jak rozumiem, nie jest to dzisiaj w porządku obrad. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko, punkt pierwszy i stanowisko Rady Miasta Lublin, to po pierwsze, no, już tu dzisiaj wybrzmiały wątpliwości co do ewentualnych odszkodzowań, co do obszaru, w którym sąd w swoim wyroku i uzasadnieniu określił jako wyłączony z zabudowy, co do tego, czy plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku jest obowiązujący, czy może być podważony, nie wydaje mi się, że po 15 latach wzruszenie planu zagospodarowania byłoby skuteczne i bez konieczności
Szczególnie, że to jest kolejny właściciel, który kupował w dobrej wierze ten teren z określonym planem zagospodarowania przestrzennego w tej części, czyli 30 hektarów, że to by się odbyło bez żadnych konsekwencji finansowych ze strony miasta. I są jeszcze wiele innych wątpliwości również co do tego, czy mieszkańcy już, którzy zainwestowali w północnej części Górek Czechowskich, tu ich prawa zostaną zagwarantowane. Ja nie tak jak niektórzy, nie uzurpuję sobie prawa do wszechwiedzy i znajomości prawa, ale mam jedną wiarę, przynajmniej na razie, w niezawisłość sądów. Także jeżeli ta sprawa jest na tyle skomplikowana, a ona jest, chyba wszyscy o tym wiemy, więc te rozstrzygnięcia po pierwsze powinniśmy szanować, a z drugiej strony wierzyć w to, iż sąd zważy wszystkie jakby interesy i wszystkie prawa, które mogą być naruszone, i albo podtrzyma ten wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, albo go uchyli do ponownego rozpatrzenia na przykład. Więc na tej sali na pewno nie jesteśmy w stanie, mimo tego, że zakładam, że wszyscy mają tutaj dobrą wolę, rozstrzygnąć tych kwestii. Po to mamy różne organy, nie wszyscy się z tym zgadzają, ale jeszcze sądy są niezawisłe i w tym sensie uważam, że tutaj organy władzy publicznej dokonały tych czynności, do których były uprawnione. W tej chwili jest zaskarżona decyzja i to jest po stronie wymiaru sprawiedliwości, po stronie sądów administracyjnych. Po pierwsze. Po drugie, no, jest to ustawa w rządzie gminnym wskazuje, jakie uprawnienia mają organy samorządu gminnego, w tym władza wykonawcza i władza uchwałodawcza. To jest prerogatywa prezydenta. Jak chce ktoś wykonywać prerogatywę prezydenta, za 3,5 roku będą wybory. Każdy obywatel może wystartować, zostać prezydentem, będzie miał możliwość wykonywania prerogaty. Czas zabieram. Pani Spisa, nikt nikogo tutaj nie kpi. Rozmawiajmy o konkretach, a nie o kampanii. Ja proszę o przyjęcie mojego dezodoratu. Czy pani radna da mi skończyć? Bo ja nie przerywałem pięciokrotnych wystąpień pani radnej. Ja podałam 3 razy dezodorat, jest nieprzegłosowany. Ale jeszcze raz proszę o jedno założenie dezodoratu. Mogę skończyć, pani przewodnicząca? Bo ja też umiem przerywać i jak pani radna chce, to będę przerywał. No. Pani po prostu lekceważy dezodorat. Absolutnie nie. Zgłasza i powinien być od razu przegłosowany. Absolutnie. Nie powinna pani dopuścić do dyskusji po złożeniu mojego dezodoratu. Pani przewodnicząca, czy ja mogę kontynuować swoją wypowiedź? Teraz dyskusja przerywająca dezodorat jest nieprawda. Nie można na... Pani w tym momencie... Na jakiej podstawie? Nie można o dezodoracie dyskutować. A ja niczym się nie różnię od pani, więc bardzo chyba proszę jedna się... o przegłosowanie dezodoratu mojego. Dobrze, proszę skończyć, pozwolić. Dziękuję bardzo. Bo tutaj jest całkowicie wywód nie na temat, więc ja proszę w temacie o wstrzymanie wycinki drzew na Górkach Czechowskich. Przepraszam najmocniej. Dezodorat. Proszę przyjąć. Zbyt skomplikowanie mówię. Też jest nie do końca w miejscu swoim. To już kończę na marginesie. Ja się cieszę, że powstała nowa organizacja ekologiczna pod nazwą PiS. Po ustawie Lex Szyszko, gdzie w Lublinie wycięto kilkaset drzew, po ustawie Lex Developer, gdzie... Miasta, a nie polityka, panie radny. Wy politykę ustawiacie. Po odmowie wejścia do Zielonego Ładu Europejskiego. Ja się cieszę, że... Tak, i żebyśmy mieli kilkadziesiąt miliardów na właśnie ochronę ekologii, na ekologię. Bardzo się cieszę, że mamy nową organizację ekologiczną. Gratuluję, drodzy dziękuję państwo. Bardzo. I życzę, żebyście chcieli sprawę stanowienia. Ja bardzo proszę.
Znaczy ja w sprawie dezyderatu chciałem się powiedzieć. Nie, absolutnie nie. Nie może, nie ma radna Suganowska prawa odbierania głosu innym radnym. Ale ja chciałem się... Dezyderacie się pan wypowiada. Chciałem się o dezyderacie odnieść się do mojego poprzednika, kolegi Sadowskiego. Znaczy, moim zdaniem dezyderat się możemy sformułować Ale skoro składam dezyderat, albo jest przegłosowane. Panie przewodniczący, niech pan prowadzi. Ale dyskusję prowadzimy na temat tego dezyderatu. Składam dezyderat. Wyjdziemy z sali, będzie pani drugi raz powoływała posiedzenie komisji. Szanowni niech pani prowadzi. Proszę oficjalnie skargę. Mogę skończyć. Do wojewody złożę skargę i proszę o nagranie. Dobrze, jeszcze o nagranie z komisji. Jak się traktuje radnych? No jak się właśnie traktuje? Nie można się na temat tego, co mamy głosować. Nie można, bo pan tak? się już wypowiadał. Bo pani przewodnicząca prowadzi celowo. Tak, bo radna Suchanowska prowadzi te obrady. Żeby był chaos. Ale to ty robisz tutaj chaos jedyny. Chciałam się umożliwić wszystkim wypowiedź. Ja bardzo proszę o przegłosowanie dezyderatu, który złożyłam. Ale ja w tej sprawie dezyderatu chcę się... Pan przewodniczący Marku, poddam pod głosowanie i później głos ma pan radny podjął. W mojej ocenie stanu prawnego możemy sobie przegłosować dezyderatem cokolwiek sobie ktoś wymyśli. W tym przypadku radna Suchanowska i fantazja może być nieograniczona. Natomiast proszę mnie tak nie traktować. Bo żeby pana szanować, to trzeba się inaczej wypowiadać o ludziach. I trzeba ludzi szanować. A to pani nie szanuje nikogo tutaj na tej sali. Taka sobie radna Suchanowska, byle kto. Pani radna. Ja nic takiego nie powiedziałem, nic takiego. Że może sobie radna Suchanowska wymyślić, co jej do głowy przyjdzie. Natomiast... Tak, bo pan sobie wymyśla w tej chwili. Proszę się szanować wzajemnie. Więc z jednej strony możemy wszystko sobie jako dezyderat przyjąć, natomiast moc prawna tego będzie zerowa. Więc ale nie potrzeba pana prawnych wywodów, bo więc... to nie są prawne wywody nawet. Więc przyjmując coś takiego, co nie ma mocy prawnej, ośmieszymy tylko komisję. I radna Suchanowska ośmiesza się takie wnioski składając, które nie mają całkowicie mocy prawnej. Dobrze, szanowni państwo. Poddaję pod głosowanie wobec tego wniosek pani radnej Suchanowskiej. Kto z państwa radnych jest za? Ale ja nie znam tego wniosku. Znaczy mam radna głosować. Suchanowska też go nie zna. Jest przeciwko wycince drzew w Lublinie. Przepraszam, co my głosujemy? To, co radna mówiła, czy to, co jest na liście? Państwa, jaki to był wniosek? Słyszeliście? Proszę powtórzyć, bo wy słyszeliście, a radni, którzy są... mają taką wiedzę prawną, którzy uważają, że mój wniosek jest bezprawny. Nie słyszeli. Trzy razy składałam. Pani radna, nie proszę państwa, proszę powtórzyć. Radny, którzy mają głuche uszy na wasze głosy, powtórzyć wniosek. Prosimy o powtórzenie. No to właśnie, powtórzcie państwo. O zaniechanie. Bo radna Suchanowska nie wie. Czachowski, przecinki drzew i krzewy. Chodziło trzymanie, automatyczne trzymanie. Wszystkie lipowo, Kwiatkowskiego. Z tego, co dowiedzieliśmy się, tam jest prezydent zainteresowany. Krótko zmieści, ale jest to zdanie. Pani przewodnicząca, pani ma wątpliwości. Proszę sobie wziąć przerwę 5 minut, odsłuchać nagranie i przepisać. Ile pani ma? Pan Mariusz jest, notuje, więc nie mówcie, że to nie ale pani radna. Radna Suchanowska kilka... Nie radzicie sobie. Tu, po co pani przewodnicząca śmieje? Pani radna. Ja pani nie potrafi prowadzić. Że radni chronią górki czechowskie? Wstydzicie się? Że radni chronią górki czechowskie? Wstydzicie się wniosków takich? Nie chcecie mieć w protokole takich dowodów, bo jak przyjdzie sprawa, to muszę gdzieś, nie chcecie mieć ślady. Pojechać, proszę i zobaczyć. Taki tak, już ja zupełnie już tam to w kategoriach ochrony, także natomiast tak jak mówię, ponieważ tak jak powiedziałam, ja mam ale nie można, nie możemy interweniować na prywatnym terenie, no trzeba mieć jakieś... Nie ma tego typu aktywnościach na prywatnym terenie. Ale kto ma prezydent wejść na ciało i zatrzymać, to jest bez sensu, to nie ma mocy prawnej żadnej. Wobec tego poddaję pod głosowanie, kto z państwa radnych jest za wnioskiem pani radnej Suchanowskiej. Kto jest przeciw? No przykro mi, wniosek nie uzyskał. Dziękuję, będzie w protokole, że był taki wniosek. Dobrze. Proszę zaznaczyć też w protokole, że nie wiem, nad czym głosowałem, czy nad pisemną, czy ustną, bo się różni.
bardzo proszę. No już trzeba panu wytłumaczyć. To ja panu wytłumaczę po komisji, żeby czasu nie marnować. Na czym pan głosował, bo pan widzę jest całkiem dobrze. Odlął. Odleciało tak. Natomiast na jutro przygotujemy, to nie spodziewałam się tutaj... Panie Przewodniczący,
mogę dokończyć jeszcze z panem. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Bo myślę, że te pytania uszanowca pan dyrektor Marusia, ale ja już dobrze, że to będzie to będzie. Będzie, na pewno. Nawet przyjdzie moja zastępczyni razem ze mną, ta, która już tam zna w szczegółach. Także będziemy na sesji. Jeśli będą Państwo mieli pytania, będziemy starali się na wszystkie te pytania odpowiedzieć. Po prostu w tej chwili nie jestem. Panie Przewodniczący, jeszcze coś może... Proszę. Nie, koleżanka może, bo jeszcze coś miałam dopytać, ale... Ja chciałam do Pani powiedzi zadać pytanie, Pani Dyrektor. Każdego inwestora, który na swoim gruncie buduje, wykonuje inwestycje, obowiązuje jakiś projekt, tak? I zagospodarowanie terenu. Czy ten Pan już to ma? Że ma zarobić na te drzewa i się odpowiednie? Nie wiem nic o metodę wycinki drzew, natomiast no, tam, gdzie uzyskiwał u nas pozwolenia, to były odpowiednie projekty, zawsze się sprawdzały. Weźmiemy... Czy on ma już pozwolenie na budowę, że przygotowuje teren? Ale ja nie wiem, o jakim terenie Pani mówi. Czy o tym, na które został... Przepraszam, to, proszę Panią. Gdzie działa inwestor? Obowiązuje mnie, obowiązuje przygotowanie dokumentów. Przygotowanie dokumentów, projekt cały z działką zagospodarowaniem terenu. Ten projekt składa w paru egzemplarzach i Państwo nad tym pracują. Mają Państwo 60 dni do wydania pozwolenia na budowę. Na podstawie tego, jeżeli ja nie mam tego, ja nie mogę przystąpić do żadnych działań, do żadnych. Nie mogę ruinować terenu, nie mogę wycinać drzew z pozwolenia, termin się kończy, on jedzie, coś powycina, to pojechać. Panie radny, proszę pozwolić. Ja Pani Dyrektor pytam, czy on ma takie dokumenty, czy ma zagospodarowanie terenu i czy ma projekt złożony już u Państwa, ten inwestor. To już tam są te dokumenty, na niektórych fragmentach. Natomiast nie wiem, gdzie on... My najlepsze możemy mieć informacje, na jakim zajmie są pozwolenia. Dobrze. Bardzo proszę, pan radny Kopiel. Dziękuję Pani Przewodniczący. Jeszcze raz zapytam o pozwolenie. Czy mogę poprosić o przygotowanie tego dokumentu, o czym tutaj mowa, tak? Jest pozwolenie na budowę, tak żebyśmy mieli to następnie przez faktówkę. Bo tak jak Pani tutaj zauważyła, że jest pewien obszar należący do właściciela, no to on jest dość duży, są prowadzone pewne działania i teraz zainteresowało mnie to, żebym mógł porównać sobie powiedzmy to wydane pozwolenie na budowę, tak, z tym, co jest robione aktualnie. Te materiały naprawdę dużo się Pani Przewodnicząca, jeśli mogę, nam się przydały, to muszą być wspólnie, jasne. Pozwolenia na budowę, wszystko. Panie radny, proszę pozwolić się wypowiedzieć swojemu koledze. To jest wszystko informacją do udostępnienia, tylko jedynie chciałam to zastanować, żeby Państwo... A może zrobić prezentację? Nie, nie mam tego. Natomiast jeśli się udało zastanować, to wtedy Państwo będą mogli w swoich... Pani dyrektor, Pani Przewodnicząca, ja dostrzegam taką potrzebę, myślę, że i radny również. Na mapach zaznaczyć, w trakcie samej sesji, o to, żeby ktoś nam mógł przedstawić na mapie, gdzie to jest prowadzone i w oparciu o którą decyzję administracyjną. To tak sądzę. Panie Przewodniczący, jeśli mogę jeszcze, to chciałbym dopytać, ostatnie moje pytanie. Państwo jako Wydział Architektury, dajecie pozwolenie na budowę i tak jak odbyło sprawę tyle. Bądź też powiedzmy, że robót niewymagających pozwolenia na budowę. Na tym z tego co mi wiadomo, proszę wybaczyć, bo nie znam się z nasza właśnie, teraz dalszy tok nadzoru nad jakąkolwiek, który będzie chciał, to tak na tą sprawę mógł wyprowadzić tylko urzędowy i będzie nadzorowany. Czy to będzie zrozumiane? Dobrze. A czy macie Państwo jakąkolwiek informację, żeby tenże organ prowadził w tym momencie jakiekolwiek działania? Możecie Państwo wiedzieć, jutro może dam odpowiedź, bo jeszcze to przeszło do właśnie tego pionu, który przygotowywał. Bo Pani Dyrektor, mnie na przykład ciekawi, to się pojawiało w rozmowie z mieszkańcami, czy ogrodzenie, które w tym momencie już jest, czy ono faktycznie jest na terenie własności, tak? Ja chyba nie wiem, czy to myślę, że tak.
No to podobnie jest, ale jeśli mieszkańcy o to dotykują, no to przepraszam, no też bym chciał spokojnie mógł się wypowiedzieć, że no tylko i wyłącznie dotyczy to nieruchomości tej strefy. Budowę czego? No, więc wszystkie dokumenty, no. Panie dyrektor, jeszcze... Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozwolenie na budowę zawieracie jakby takie kwestie porządkowe ze względu na to, że to są duże ilości ziemi wydobywane z gruntu, chodzi o te fundamenty, prawda? A teren jest taki, jak jest, więc gdzie one będą składowane? Jak one będą... Tam nie ma chyba żadnego pozwolenia takiego, żeby były jakieś fundamenty. Ja przebieram tam pewna chyba boiska, jakieś jedne chyba piaszczyste, inne jakieś tam... Czyli na razie są takie lekkie, ale nie wiarujące, to były jakieś tego też pozwolenia. Pani, chodzi głównie o zasadę wydawania pozwoleń w sytuacji właśnie tej inwestycji, która ewentualnie by powstawała. Co on zrobi z ziemią? Czy wy macie jakieś ograniczenia, wskazówki, które mają poszukować? Przecież on tą ziemię przerzuci na teren miejski, ten wąwóz i wyrówna. No ale nie mamy, no jeśli obserwujemy to, jak jest wydawane pozwolenie na budowę, na takie, które się wiąże z przemieszczaniem ziemi. Ja nie wiem, czy tam jest jakiekolwiek przemieszczanie. Częściej patrzymy, czy jest w obrębie, danej inwestycji, czy też jest odpadem. Jeśli jest odpadem, no to jest wyłożone. I druga sprawa. To są teoretyczne. Druga sprawa. Kto powinien w tej chwili zrobić kontrolę, czy ten właściciel ma za wytyczoną działkę geodezyjną? To powiem pani tak, że nie wiem, dlatego że wydaje mi się, że jeśli nie wymaga to reglamentacji prawa budowlanego, to żadne organy związane z prawem budowlanym nie mogą tego zrobić. Jeśli naruszyłby prawo własności, no to jest naruszenie prawa własności. Jak miasto stwierdzi, że narusza prawo własności miasta? Nie miasto stwierdzi, miasto nie ma miasta. No i to jest to miejsce. To są grupy miejskie. Może geodezja, może pojechać. Nie mam pojęcia. To po prostu to w takim razie, jak ja mam swoją działkę, to są sąsiadzi, że to pani widzi, czy pani naruszył, czy nie. Tak. I podaje to pani. A państwo, a miasto nie wie, czy naruszył, czy nie. Nie rozumiem. Dobra, to składam następny dezyderat o sprawdzenie granic działek miejskich na Lubrach. O kontrolę. Mogę się odezwać. Czy nie ma takiego przepisu, który wskazałby przeprowadzenie takiej procedury okazania punktów granicznych czy stawiania punktów granicznych? To się robi na wniosek właściciela działki, który się broni. Czyli gminy, tak? Gmina czyli ja składam dezyderat, żeby sprawdzić granice działek miejskich. Miejskich, nie deweloperów. A kto za to zapłaci? To znaczy, to jest pytanie, kto za to zapłaci, natomiast... No to w niewiedzy jesteśmy, mieszkańcy twierdzą, że płot stoi na miejskim terenie, że drzewa są na miejskiej działce wycinane. Więc o co tu chodzi? Nie wiem, bo są ogólno dostępne, to znaczy tak, co do zasady, temat jest geodezyjny, a teraz zarządzanie gruntami miasta, no to Wydział Gospodarowania nie tutaj może prowadzić takie postępowanie zmierzające do likwidacji ogrodzenia, jeżeli ono naruszyło prawo własności. Czyli miasta, jutro dyrektor na Hulu na pewno nam na takie pytanie odpowie. Natomiast temat takiego geodezyjnego okazania granic, to na wniosek właściciela jednego czy dwóch. Ale kontrole są. Znaczy my z urzędu no, nie ma takiej procedury. Tak, bardzo proszę. Można spróbować. Ale nie zauważyłam to. Co przeprowadzamy? Są podejmowane czynności, jeżeli ktoś zajmuje wnioski gminne bez zezwolenia, to oczywiście występujemy albo o wydanie gruntu, albo o bezumowne powstanie, albo o zawarcie z nami umowy. Tam na gruntach czekowskich toczy się jakieś postępowania w Grodzynie, chociaż akurat jest zespół PTRV. Nic nam do tej pory nie wiadomo, aby spółka TBV postawiła jakiekolwiek swoje obrażenie na gruntach gminy. Ale oczywiście przekażę panu dyrektorowi na krokowi, bo to
powiadom pracowników i jeszcze raz sprawdzę. Dziękuję serdecznie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to proponuję przejść do głosowania nad punktem pierwszym. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem stanowiska na druku 655-1? Kto jest przeciw? Nikt się nie wstrzymał. Niestety stanowisko nie uzyskało pozytywnej opinii. Przechodzimy zatem do drugiego punktu, jakim jest projekt uchwały na druku 608-1. Czy są jakieś pytania? To właśnie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej, druk 608-1. Proszę. No nie da się. Krótko, proszę się przygotować, ale damy radę. Dwa tygodnie była przed czasem dana, więc naprawdę. To może jakieś konkrety, co Pana interesują, Panie Radny? To zapytam, czy są planowane jeszcze zmiany w tej uchwale? Bo jest uchwała w sprawie zmian, ale nie poprawki, Panie Dyrektor. Poprawka, czy jest. Autopoprawka, czy do uchwały jest proponowana? Nie ma jeszcze. Na zasadzie jeszcze. Jeszcze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli... Poprawki to jeszcze nie ma. Ale wszystko się może zdarzyć. Przejdźmy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Dobrze, 8 milionów więcej. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest projekt uchwały na druku 609-1. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest projekt uchwały na druku 656-1. Którzy też chcieliby zabrać głos. A tak, tak, poznaję twarze, bo już tutaj kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać. Proszę, by nam jakieś takie sprawne przekazywanie tych informacji z uwzględnieniem wszystkich stron. No dobrze, to mamy projekt uchwały na druku 656-1. Kto chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja bym prosił, bo jest pan mieszkaniec. Tutaj pani również się zgłosiła, mieszkanka, no, więc bardzo proszę. Bardzo bym prosił, żeby się... Jasne, oczywiście. Pani kto w tej sprawie? Sławinkowska. Bardzo proszę. Ja jestem ze strony inwestora. Słucham. Dewelopera pani jest, tak? Tak, jest. Co jest czy moglibyśmy się podłączyć do... Tak, chciałabym być widoczna. Widać panu, pani mówi. Nazywam się Anna Krzymowska-Wytów, ja reprezentuję spółkę Movimento. Widzieliśmy się ostatnio na komisji we wrześniu. Wracam do Państwa ze skorygowaną wersją koncepcji gminy miejskiej przy ulicy Sławinkowskiej. Na sesji Rady dostaliśmy wskazówki wytyczne, informacje, w którym kierunku moglibyśmy ulepszyć nasz projekt, żeby spotkał się z pozytywną akceptacją. Tak pokrótce postaram się, żeby nie absorbować dużo czasu, przypomnieć tą koncepcję. Chcemy, nasz projekt to nowoczesne wille miejskie. Willa miejska jest dużym domem mieszkalnym, czyli formą zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności. Forma willi miejskiej, czy dużych domów mieszkalnych wypadła z prawa, nie funkcjonuje już w prawie budowlanym. Tak naprawdę dzisiaj brakuje w prawie budowlanym opcji pośredniej pomiędzy zabudową jednorodzinną, a zabudową wielorodzinną. A duże domy mieszkalne są właśnie tą opcją pośrednią. Dziś jako formę pośrednią często stosujemy zabudowę szeregową, z której my nie chcemy korzystać, bo uważamy, że jest
nieadekwatna do dzisiejszych czasów, do dzisiejszych potrzeb. Przechodząc do konkretów, chciałam przypomnieć, jak wyglądał ten projekt we wrześniu. Było to 9 budynków o 3 kondygnacjach. To jest wersja, którą proponujemy dzisiaj. Budynków jest 8, ale jeden jest duży, więc jest większy. Więc można przyjąć, że jest ich taka sama ilość. Zwiększyliśmy powierzchnię działki, bo działka 7 przez 10 zawarliśmy umowę przyrzeczenia kupna-sprzedaży. I to, co zrobiliśmy, to wycofaliśmy ostatnie kondygnacje w 5 budynkach. Które, przepraszam? W 5 budynkach. Ale o, tak jak widać, okay. Teraz. Podejść, pokazać? No tutaj pani łaskawie nam podświetliła to. Tu lepiej. Tutaj mamy wycofanie. Niestety udało nam się przesunąć wind. I tutaj cała kondygnacja 160 metra cofnięta. Co nam to dało? Zdecydowanie ta zmiana spowodowała zdecydowanie większy, powstał nam zdecydowanie większy teren rekreacyjny. Większa przestrzeń. Do jakichś analiz liczbowych jeszcze wrócimy. Proszę dalej. Tak wygląda nasza koncepcja od drugiej strony, żeby można było na nią spojrzeć naszej. Proszę. To jest nasz teren rekreacyjny, który powstał na lobowisku. Mamy to nadzieję, jak będziemy mieć zajęta. Tak, żeby jak mówię, nie wydzielać Państwu, to jest rzut naszego poziomu 0. Nie wiem, tutaj macie Państwo jeszcze jakieś pytania, bo... Już mogę. Ja tak, ale po... Okej, to może w takim razie wrócimy. Bo tutaj chciałam pokazać, że mamy inną lokalizację zjazd, bo mamy tam pozostałe 3 zjazdy do garaży podziemnych. Inwestycja ma być zachowana na 3 i... w innych miejscach jest zachowany garaż. Jakie uwagi pojawiły się we wniosku na sesji we wrześniu? Powstała wątpliwość dotycząca sprzeczności ze zgodą. Ten wniosek chyba już mamy wyjaśniony. Mamy opinię, czy tam decyzję, nie wiem jak to ująć, Wydziału Architektury, że wniosek nie jest sprzeczny ze zgodą. To powstały zdania, że na ten teren wydawane zostały decyzje o warunkach zabudowych, które spotkały się z odmową Wydziału Architektury, które też wyjaśnialiśmy, że funkcjonuje, że wybierając ten tryb, jesteśmy po prostu w innej ścieżce legislacyjnej. Więc myślę, że tą wątpliwość mamy już rozwianą. Finalizacja zakupu działki 7 przez 10. To jest, jak już wspomniałam, posłowie z sąsiadami, czekamy na pozytywną decyzję, żeby sfinansować ten dom. To, czego nam brakowało, poproszę dalej. To, czego, czyli tak, zakupiliśmy działkę 7 przez 10, co spowodowało, że powstał w tym miejscu jeden większy budynek. To, co udało nam się jeszcze zrobić, to odsunąć się tutaj od tej strony. To jest wersja poprzednia składana, wnioskowana to jest ta, którą macie w tym momencie. 12,3 metra i 4,2. W tym momencie, no tutaj prawie coś się nie zmieniła, 7,3 metra. Tutaj oprócz tego, tak jak wspomniałam, cofnęliśmy kondygnację ostatnio, tak żeby zwiększyć komfort mieszkańców. Ten teren tutaj na ostatniej kondygnacji nie jest wykorzystywany jako teren tarasu czy balkonu. Te ściany, bo chcemy pozostawić ślepe tak, żeby mieszkańcy z ostatniego piętra nie zaglądali do ogródków na dziełach sąsiedzi. Niestety z tej strony nie udało nam się, ze względu na drogę, nie udało nam się przesunąć, ale również zadbaliśmy o komfort, cofając tą kondygnację o 6,3.
co nam dodaje tak naprawdę? Poproszę następny slajd. Wysokość budynku tutaj to jest 6,8 metra. Cofnięcie 6,3 z tamtej strony wygląda to tak samo. Daje nam to, że to wycofanie budynku, więc wcięcie od granicy działki, daje nam to, że odległość między budynkiem a tą krawędzią to jest od 15,5 do 22,8 metra. Więc w tym momencie jest to, bo tu chodziło o przytulianie i komfort mieszkańca. Poproszę dalej. To, co jeszcze pojawiło się w wcześniejszych wnioskach, to sugestie odnośnie śmietników, że, rozlokowane. W tym momencie mamy śmietnik w trzech miejscach, tak, żeby zabrać o komfort mieszkańców z tego terenu. Pojawił się też zbiornik retencyjny w tej części działki, tak żeby uzyskać pozytywną opinię ze strażaczy. Poproszę dalej. Pojawiło się też 5 miejsc parkingowych w terenie, co poprawiło nam wskaźnik miejsc parkingowych na całej terenie. Tak wygląda poznanie pierwszego naszego wystąpienia i drugiego. Zwiększyła się powierzchnia działki o 7, prawie 800 metrów. Jeżeli chodzi o punkt, czyli to jest powierzchnia użytkowa mieszkań, jak widzicie Państwo, pomimo zwiększenia terenu, powierzchnia użytkowa mieszkań spadła prawie o niespełna 100 metrów. Liczba mieszkań jest porównywalna, miejsca parkingowe wzrosły i współczynnik parkingowy tutaj przy małych mieszkaniach również wynosi 1,2. Liczba kondygnacji napisałam 2,5 do 3, dlatego że tutaj część budynków jest wycofana, a część nie. Jakie mamy koncepcje? Czy ta koncepcja w naszym przekonaniu się sprzedaje? Cały parking chowamy pod ziemię. Uzyskujemy przestrzeń pod zieleń, pod tereny rekreacji, wypoczynku. Unikamy problemów z administracją, tak, z administracją, z zadbaniem o tereny przydome. Zwiększamy komfort mieszkania i przyszłych mieszkańców. Ta wersja w stosunku do innych daje też transparentność rozwiązań prawnych, o czym mówiłam i szerzej wyjaśniałam potrzeby. Jakie są atuty koncepcji tej koncepcji w ujęciu makroekonomicznym, czyli w ujęciu tak jakby całego Lublina? To, że zachowujemy podstawową wartość planowania potrzebnego i realizujemy zakładane ustawą cele. Oferta bezwzględnie odpowiada na potrzeby mieszkańców. Oraz to, że wykorzystujemy już istniejącą infrastrukturę, nie powodując rozlewania się miasta na terenie, które miasto musiałoby dodatkowo zainwestować. Proszę o pozytywną rekomendację uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Państwo być może pamiętacie, we wrześniu, jak dyskutowaliśmy, to ja Państwa namawiałem do odsunięcia się i powrotu, bo projekt jest ciekawy tak naprawdę. I lepszy jest taki chyba projekt niż szeregowiec, który utworzyłby dla sąsiadów ścianę. I ja postulowałem, żebyście Państwo utworzyli te tarasy i trochę się odsunęli. Poszliście Państwo jeszcze dalej, więc ja podtrzymuję swoje słowo i ja tym razem za Państwa projektem zagłosuję, bo mi się osobiście on wizualnie podoba i myślę, tu jest Pan sąsiad chyba jeden, tak, jeśli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że Państwa, bo ja rozmawiałem z jednym z sąsiadów i też potwierdzał moje odczucia, że ten projekt już jest taki dosyć. Z Panem, no nie chcę mówić, możemy poza kulisami możemy powiedzieć. Tak?
Bardzo proszę. Nie, możemy w kuluarach mogę powiedzieć, publicznie nie będę mówił. Wobec tego? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Na tym etapie się tylko zapytam, czy plana wizualizacji przedstawiona w wcześniejszych slajdach to jest rzeczywista zabudowa okolic? Mówię o tych... To jest od góry, to jest od północy. Ale nie mówię o samym państwa projekcie, tylko o te... Tak, czy to jest rzeczywista zabudowa, tak? Okej. Rozumiem, że jedyną zmianą w państwa projekcie jest zwiększenie obszaru tej działki, no zmniejszenie liczby budynków, ale tak naprawdę te 9 pozostają kubaturowo, bo jeden jest połączony. I dlatego jest 8, a nie 9. Znaczy, to nie jest jedyna zmiana, dlatego że wycofali, przesunęliśmy budynki w stosunku do państwa. No tak, no i te kosmetyczne takie zmiany, tak? To poważne. To są duże, wysiłkowe zmiany z tego, co zakupiłem. To nie jest kosmetyczna zmiana. Radni, ten, którzy szukali dziury w całym. Teraz pani radna też się wypowiada. Okej, to swoja opinia potem wyrażę. Na razie takie pytanie miałem. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Kochanowska. Ja powiedziałam swoje zdanie na sesji. Ja jestem właśnie zachwycona, tak? Dlaczego tak wygląda, to było to muzyka, jakie są. I to jest jakiś innowacyjny projekt, to jest jakaś nasza przyszłość. Ja się tu jedno rodzinę. Nie, i na poniwodzie następna inwestycja. Słucham państwa, kto jeszcze? Proszę, pan radny Bogiel. Prosić o takie przełączanie między slajdem trzecim a czwartym. Bo znalazł sobie wspomniała pani prezes, do tych
czy odsunie się tylko i wyłącznie tych dwóch bloków, odsunie się do tamtych budynków pierwszego typu, gdzie nas pozostałe budynki są zlokalizowane w bardzo ciasnej zabudowie, 4 metry od granic działek sąsiadujących zabudowy jednorodzinne. Ja rozumiem, że można pod tego przy zabudowie wielorodzinne, ale jeżeli mam do czynienia z zabudową jednorodzinną, wątkami i dostawianie 4 metry od granicy działki tak wysokiego, jest po prostu porównywanie naszego życia. Druga ważna rzecz jest, proszę zwrócić uwagę na to, że deweloper wielokrotnie występował w trybie warunku zabudowy o zgodę na budowę zabudowy wielorodzinnej. Wielokrotnie Wydział Architektury odmawiał im, argumentując, co do tereny zabudowy jednorodzinnej, zabudowa wielorodzinna nie może być realizowana. Ja wiem, że to jest pewny tryb, że tu mamy lepszy deweloper, a tam mamy warunki zabudowy. Ale ważne jest, że przy warunkach zabudowy nasi urzędnicy miejscy przeprowadzili dokładną analizę terenu i z analizy wynikało, że to nie ma zabudowy wielorodzinnej, jest zabudowa jednorodzinna. I na podstawie tej analizy wydali decyzję o warunkach zabudowy 5 marca 2018 roku, według której deweloper ma możliwość wybudowania zabudowy w naszej jednorodzinie szeregowej i może to zrobić z tym, że warunków, które otrzymał, może to zrobić 50 parę mieszkań. Ale te 50 parę mieszkań jest spójne z tym, co się tutaj dookoła nas dzieje, spójne z tymi naszymi zadowoleniami i do takiej zabudowy my nie mamy żadnych fiskalnych. Czyli może realizować inwestycje, to nie jest kwestia, że nie chcemy nic, tylko chcemy, że to było spójne z naszymi budynkami. Kwestia tego traktu próby budowania zamiast 50 mieszkań, 90, 2 czy tam 5, no to jest z chęcią aktualizacji jeszcze zysku i no, eksploatacji tej działki. Co dalej? Jeśli chodzi o kwestię tamtych zbudowanej rezerwy roka. Oczywiście został wyjaśniony, gdyż ustawa deweloper mówi wyraźnie, że wniosek można rozpatrywać, jeżeli nie jest on sprzeczny ze studium. W studium mamy zabudowę jednorodzinną. Ja się zgadzam, że w tym momencie stanowisko Wydziału Architektury, ich interpretacja deweloper jest taka, że zabudowa, jeżeli jest mieszkaniowa, to zabudowa wielomieszkaniowa, to już tych rodzinnych domów jest komplementarna, ma na siebie to słowo rozkotacie, wzbogacenie, ale to jest tylko stanowisko tej interpretacji. My korzystaliśmy z konsultacji z różnymi kancelariami prawnymi. Niestety nie ma orzecznictwa w tym momencie sądowego w zakresie, żeby stwierdzić, że to podejście jest właściwe. Po prostu jest to nowa ustawa, mało jest jeszcze koncesji, które by to klarowały. I niewłaściwe jest podejście, że jest to zgodne. Wzbogacenie zabudowy jednorodzinnej domów i rodzinnych zabudową blokową. To tak jakby wzbogacić transport turyści osiedlowe transportem dla firm, tak? Czy od jakoś tam przejadą, tylko pytanie, czy to ma sens, czy to jest rozsądne. Dlatego chciałbym, żeby w tym momencie głosując, mieć Państwo pod uwagę tą rzecz, że głosując przeciwko, tak naprawdę Państwo głosują za tym, aby deweloper zrealizował tę inwestycję pasującą do okoliczki, tylko do 50 parę mieszkań i będzie problemem z parkingami. Dlatego, że przy zabudowie jednorodzinnej, szeregowej, szkali czy innej, mają nowy garaż, mają podjazd, te samochody na spokojnie się mieszczą, a tu będzie 50 parę mieszkań, a nie 100. Tutaj każdy z Państwa ma styczność z osiedlowymi mieszkami, szczególnie nowej zabudowy. Nie ma takiej opcji, żeby się na tych ulicach nie podbili samochody. Po prostu matematycznie nie wychodzi, żeby 100 miejsc parkingowych wystarczyło nam na 100 mieszkań. A tam nie ma gdzie parkować, tam jest kolejna wewnętrzna uliczka. Wewnętrzna uliczka jest samochodów tam, po drugie. Ale to jest tylko samym postępem, że w Stanisławskim nie ma gdzie parkować. Ta ulica nie jest na parkingu, to fizycznie tam po prostu nie ma racji. I to nie chodzi o to, że to się przeciwić koncepcji, tylko chodzi, żeby to było rozsądne dla całego miasta. Znaczy, z naszej strony prosimy o wzięcie tego pod uwagę, bo tak jak wspomniałem, głosując przeciwko temu wnioskowi, głosują Państwo za tym, żeby to miejsce wyglądało lepiej, spójniej i było zrealizowane w ramach zasady dobrego sąsiedztwa, jakie powinno być w formie uchwały. Dziękuję bardzo. Pytanie do tego, czy jasne. Ja zapytam o jedną rzecz, bo pewnie Pan tego nie wie, ale na czubach na ulicy Brylowej powstał kościół. W odległości niewiele większej, jeśli nie identycznej od domów jednorodzinnych. I tam ludzie nie składali żadnych sprzeciwów. Ale co ma Pan? Pan Kuri nie jest chyba. Nie, natomiast nie, chodzi mi o to, że też powstała jakaś taka inwestycja, tak? I tutaj ludzie nie protestowali. A kościół jest no, obiektem zdecydowanie wyższym. Ja mogę powiedzieć w ten sposób. Zszedłem wiele inwestycji w mieście, które są podpowiadane do końca z zasadą jakiegoś dobrego sąsiedztwa logiki. No, może nie wszędzie nie mieli wiedzy na temat, czy jest zrealizowane. Jeżeli uważasz tryby, które są w tym momencie rozpatrywane, nie zdejmuje informacji, w sensie informacji o tym, co się dzieje.
pewnie sobie swoje tyle. Tak naprawdę trzeba być bardzo czujnym i tutaj jest dużo tych czasów na to, żeby monitorować, jakie wnioski są rozpatrywane na Radzie Miasta. To nie jest takie, że też nie wszyscy ludzie mają te środki i czas, tak naprawdę. Proszę mi uwagę, że my sobie te dwóch, które prezentujemy, mając specjalnie, możemy sobie pozwolić na włączenie dnia pracy. Nasi sąsiedzi w tym momencie są w pracy. Oni muszą pracować, wiem, że tam siedzieliśmy. My mamy ten komfort, że możemy wyświetlić ten czas i tej analizy na zgranie informacji, na czytanie tego zrozumienia, bo też trzeba potrafić to zrobić. To nie jest takie proste. Występować przeciwko Rzeszy, urzędników, prawników, dobrze przygotowanych. Jesteśmy mieszkańcami. Myślę, że urzędnicy nie są tutaj stroną, proszę pana. Dziękuję. Przygotowują opinię o tym, jakiś sposób. Decyzji administracyjnej. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze? Proszę. I później pan przewodniczący Sadowski. W zasadzie Krzysztof wszystko powiedział, chciałbym tylko wrócić na ten jedną rzecz. Inwestor zasadnimi uchwały wielokrotnie próbuje się na zasady dobrego sąsiedztwa. Po czym? Sam się przyznam, że jeśli chodzi o kanalizację wierzchową, nie ma ani zgody, ani prawa do działek. Za to skroc przyznaję, że jeżeli państwo się na to zgodzą, nie będzie musiał tego mieć. Bo ustawa dla deweloper umożliwia mu powołać na konkretny rozdział 6 artykułu 357, umożliwia mu wypłaszczenie bez zgody właśnie oczywiście do odszkodowania. Ale dla mnie trochę to się gryzie z przytaczaniem wielokrotnie szczerzą zasadu dobrego sensu. We wniosku w uzasadnieniu we wniosku inwestora jest projekt, który będzie prowadzony na kanalizację do szkoły. Kanalizacja do szkoły będzie prowadzona do. Akurat nie ma tego w stronę ulicy Sławkowskiej. Tu jest ulica Zornikowska, w samej stronie jest ulica Skowronkowa, której jeszcze nie ma, jeszcze nie ma projektu kanalizacji do szkoły. Po drodze jest kilka działek prywatnych, po której inwestor zamierza poprowadzić, to jest wniosek, poprowadzić kanalizację do szkoły. Przyznaje się sam, że nie ma ani zgody, ani praw własności do tych działek. Po czym przyznaje się, że nie musi tego mieć. Jeżeli państwo zgadza na to, się zgodzi na jego wniosek, to nie musi mieć tej zgody. Bo w związku z tym zaczynają działać przepisy z artykułu 35 do 37 rozdziału 6 ustawy z selekty deweloper i może wyłączyć. Które to są działy, które nie mogą ograniczyć prawa? Nie ma, to są po stronę. Tu jest ulica Skowronkowa. I tą stronę może. W tą stronę inwestor zamierza poprowadzić instalację do szkoły, analizację do szkoły. Tak jest w projekcie przedstawionym państwa. Bardzo proszę. Dlatego nie mówmy tutaj o dobrym sąsiedztwie, skoro sam tego czynania nie musi tego rozwiązać. Skanalizowany. Nie, nie. Tak, to nie mogę kanalizacji. A w ogóle czy kanalizacja w ogóle jest? Kanalizacja sanitarna jest, ale w tamtym regionie nie jest. Nie ma, jest tutaj. W tą stronę. Czy będzie do wprowadzenia, tak? Inwestor przedstawił umowę z MPG-iem, bo jest zaplanowana inwestycja w ulicy Skowronkowej, co prawda jeszcze nie wiadomo kiedy. Przepraszam, to będzie walka o prąd, tutaj się odbywa, tak? Ale jest, przecież tak. Tak, Skowronkowa jest tam. Ile tam może drugi dialek? Tam są dwie wnioski. 30% mam. Gryźnie mi się przedstawianie wniosku jest dogadać, że jest zasada dobrego sąsiedztwa, kiedy sami państwo we własnym wniosku piszą, że nie musicie tego spełniać, bo i tak możecie na bardziej konkretnym przepisie wywłaszczyć. Jakiś komentarz ze strony państwa? Ja tak mogę, to znaczy co? Niech się ustawodawca właściwie może powiedzieć, dlaczego tak brzmi ta ustawa, że dopuszcza prowadzenie kanalizacji, nie tylko ta kanalizacja, ale różnych mediów przez tereny, dla których prywatne albo państwowe, bez zgody właściciela, ale tu się akurat tak składa, że w tym miejscu
programach rozwoju sieci MPWiK kanał sanitarny był rysowany, kanał deszczowy był rysowany. Projektowany. Dlatego, że taka jest konfiguracja terenu i tak wcześniej, zanim myśmy występowali z wnioskiem o tą uchwałę, to taki program rozwoju sieci był i ta sieć była narysowana właśnie w tamtym miejscu. Państwo idziecie i to zostało, tym torem, tak? I my idziemy tym, także ona tak czy inaczej dla obsługi działek w tej okolicy byłaby i będzie zbudowana. A Państwo w tej sytuacji partycypowalibyście w finansowaniu budowy tej... To jest odrębna kwestia, nie objęta tą uchwałą. To... No tak, ale jeżeli macie się Państwo wpiąć do czegoś... Nie postawi się budynku bez połączenia z siecią. No właśnie, tej sieci nie ma, tak? W tej chwili. To jest problem z interesem, bo nasz mój autemiku jest realizowany w tej sieci. Aha. No okej, no na, nie wiem, czy ma środki na inwestycje, bo jak Państwo chcecie podejmować inwestycje, to pewnie w jakichś określonych ramach czasowych nie mamy nikogo z MPWiK w tej chwili, więc nie możemy podjąć tej rozmowy. Natomiast ja nie wiem, czy MPWiK ma na najbliższy czas zaplanowaną tam inwestycję, a Państwo byście chcieli tę inwestycję podejmować. Czy w takiej sytuacji, skoro jeżeli by ta uchwała przeszła, czy Państwo niejako nie wymusilibyście na MPWiK tej inwestycji? Ja nie wiem, czy to właśnie, bo ja nie znam jak gdyby litery prawa. Bardzo proszę. Zgodnie z tym, że MPWiK ma zaplanowaną budowę sieci kanalizacyjnej na lata 2022. Przepraszam, mówimy o deszczowej, nie wiem, My właściwie robimy to, co jest w programach rozwoju miasta, tak ogólnie mówiąc. I tutaj, czy inwestor będzie partycypował w jakiś sposób, to jest odrębna dyskusja. Nie zupełnie, bo jeżeli my w tej chwili zaopiniujemy pozytywnie, to projekt jest fajny, naprawdę fajny. Tylko że do tego projektu pojawiają się jakieś kolejne pytania, a mianowicie właśnie związane z tą instalacją przeciwdeszczową, tak? Jeżeli się okaże, że jeżeli Rada Miasta pozytywnie by zaopiniowała Państwu ten projekt, czy moc ustawy Lex Developer nie daje Państwu narzędzi do egzekwowania tej inwestycji pod MPWiK-u? Bo ja tego nie wiem, a chciałabym to usłyszeć. No z tego, co Pan mówi, to raczej tak. No bo jeżeli... Bo mówię, projekt jest super, nie? Fajny. Ale tutaj nie, pojawiają się... Ale nie jest uzgodniony. Gienek, ja nie o tym mówię. Chodzi mi o to, czy na przykład, jeżeli my Państwu zaopiniujemy to pozytywnie, dostaniecie Państwo zgodę i za moment będziecie Państwo rozmawiali z MPWiK-iem, czy moc ustawy Lex Developer nie daje Państwu prawa egzekwowania od MPWiK-u tej inwestycji, skoro gdzieś tam w jakiejś perspektywie czasowej jest tam to zaplanowane? Dlaczego MPWiK to jest o deszczówce mowa? To nie jest a kto? Miasto. Nie, absolutnie, to jest szeroko rozumiana gmina Rudnik. Czyli... To jest Wydział Gospodarki Komunalnej, to zarząd drugi mostu, tyle. Tak, ale macie więcej. Mogę głos? Mogę głos? Deszczówka, tak. No więc to jest ważne, czy to nie wymusi na nas inwestycji? Zaraz, już kończmy już tą wywód konfrontacyjny, bo nie mogę wytrzymać. Przepraszam, że chciałam... Czy pani radna mogła nie obrażać przy każdej wypowiedzi? Przepraszam, że chciałabym prosić na jutro na sesję jakby obraz przeprowadzenia tej... Czwartki. Proszę skończyć tę wypowiedź kompromitacyjną. Jakby dalszy jak projekt, słuchajcie, zagospodarowania tych wszystkich i deszczówki, tych kanalizacji, bo to jest istotna sprawa, żebyście nam pokazali projekt. Tak, jakbyście mieli do tego projektu, do tej wizualizacji, do połączenia jakieś zdjęcie właśnie obrazujące większy obszar, bo no, rzeczywiście tutaj jeszcze mam pytanie do pani dyrektor. Budowa jest przepiękna. O, proszę bardzo, tutaj teraz jest pokazana ta obsługa. Gdzie by ta kanalizacja szła? W róży. Deszczowa kanalizacja w Turecie. Proszę skończyć tę wypowiedź. Nie, już nie. Jest droga. Od studienki do studienki musi być. Proszę Państwa,
Tam jest droga. Kanalizacja deszczowa idzie zawsze przy drodze. To jest logiczne, że musicie być wygłaszczeni na drogę, na kanalizację. To jest logiczne, że mieszkacie w mieście. A są zielone z góry? Ale zanim są działać jeszcze. Tam nie ma tak, to normalne działki. Tak, to są duże działki. Działki są duże. Prawdopodobnie jeżeli będą wypłaszczeni życie i będą potrzebowały obsługi w kanalizacji mieszkowej. Ja przepraszam bardzo. Jeżeli jest taka sytuacja, to kanalizacja będzie wyglądała na inne inwestycje. Słuchajcie, musimy się pogodzić na to, że jeżeli plany się robi trochę, wytycza się ulicę, teren pasa drogowego, za to miasto bierze odpowiedzialność, buduje nam drogi. I jeżeli jest kanalizacja deszczowa, czy w ogóle kanalizacja wodociąg, też tam EPWiK płaci służebność. Także słuchajcie, to, i to jest brzegiem działań. I jeżeli jest zabudowa, a tam nie ma pan projektowanej drogi, tam nie będzie zabudowy. Państwa. To nie koliduje z zabudową. Ale wystarczy. Gdzie jest projektowana droga, która będzie realizowana w przyszłości? No nie ma drogi. To są tereny, które na pewno będą wszystkie sprzedane. Bez szybko to weźmie. Jakieś chatki, bez budynków dużych, to kupią te drogi i tak samo zabudują. No tak, ale jak deweloperzy kupią, to niech deweloperzy płacą za te kanalizacje. I tutaj jest pytanie do pani dyrektor, który jest za budowa jednorodzinna w tym momencie, to lex developer daje możliwość zburzenia jakby ładu przestrzennego zaprojektowanego przez miasto? Nie, no tutaj to jest plan. Pani, tam, gdzie nie ma przeprowadzonej sieci, no daje możliwość ograniczenia prawa własności na przeprowadzenie. Ale to tak jest zabranie, także to ograniczenie wobec dostawa, ponieważ kanał dyrektor, ponieważ na narcyzowej ludzie nie mogli doprowadzić gazu, bo się jeden sąsiad nie zgodził, żeby przez jego działkę brzegiem przy ulicy szedł gaz. Ludzie nie mają gazu na narcyzowej. To jest teren Rudnika. Nikt nie chodzi za tym. Nie ma, pomimo to, że są przepompownie tego gazu, pompują ludziom gaz do domu niedaleko na terenie. Chodzi do Bida, tylko nikt nie chodzi. Panie dyrektorze, tłumaczenie, tak? Już. No, rozmawiał z tym tylko, że to nie jest wywłaszczenie, bo to jest wywłaszczenie, to jest zabranie. To jest służebność. To jest służebność po prostu, tak zwane ograniczone prawo. Czyli, że pod ziemią biegnie kanał, jest ograniczenie prawa. To wiem, tylko że chodzi o teren. To jest na pewno ograniczenie. Teren ma plan. Jeżeli bo on tam jako składę musi się rozwijać. To jest jednorodzinne, tak? Ten teren nie ma planu. Czy jeszcze zapytam, czy w tym obszarze, gdzie jest to wytyczona ta przebieg tej kanalizacji deszczowej, czy tam jest planowana droga? Tak? Nie, bo pytam, to nie. Nie, jest Pawinkowska, jest Pan radny Popiel się zgłasza, proszę. Ja się też wcześniej zgłaszałem, ale pani przewodniczący, która wyszła. Ze spadkiem deszczowej, to proszę. Powiem pan przewodniczący. Ja nie wiem, czy wytrzyma. Koło. Całą karatkę. Cicho, proszę o spokój. To jest informacja kluczowa. To chcę państwu powiedzieć, że ta koncepcja jest wizualnie też się bardzo podoba w porównaniu do poprzedniej. Natomiast proszę wybaczyć, ale tu nawiążę do tego, że masz dyrektor. Ograniczenie praw, które w tym momencie zaistnieje, tak? Jeśli Rada Miasta Lublin podejmie uchwałę o możliwości wykonania przez państwo tej inwestycji, to jednocześnie podpiszemy się pod tym, żeby ograniczyć prawo własności wynikające z konieczności budowy sieci kanalizacji deszczowej na tych działkach sąsiednich. Bo do tego to będzie sprowadzone.
taki zapis ustawy. Tak. Ja to rozumiem, dobrze. Teraz ja tego nie rozumiem. Pytanie, kto powinien zapłacić za tą kanalizację też szkoły? Za ten odcinek. Bo jeśli państwo skupicie się tylko i wyłącznie na tym swoim polu i państwo powiecie tak, no w sumie Rada Miasta się zgodziła, to niech teraz gmina Lublin płaci za budowę tej kanalizacji deszczowej, to wiecie co państwo, to by się już na to hasło muszki sobie nie. Ale sieci buduje miasto. No ale nie w ten sposób. Ale nie w ten sposób, proszę państwa. Najpierw mogę wrócić do tego slajdu, gdzie państwo w żołnym kolorze pokazywaliście przebieg tej miasta. Dziękuję bardzo. Nie, ale to wszystko się powinno. Bo jeśli państwo w tym momencie chcieliby odprowadzić tę wodę deszczową z ulicy Skowronkowej, bo taki jest cel, suma summarum, no to przepraszam, bo to trzeba sobie zadać pytanie, kiedy ta ulica tam powstanie. A ja przepraszam, nie jedną dyskusję już w tej materii tutaj przeżyłem w zakresie budowy. I między szanownym państwem, jako reprezentantem pana prezydenta i samym prezydentem, i chyba nie rady. Nie raz. I ten odcinek dodatkowo, jeśli miałby być finansowany ze strony miasta, to, to wiecie co państwo, to w życiu pod tym się nie podpisał. W życiu, co innego, gdyby była sytuacja następująca, że właściciele tych kolejnych nieruchomości chcieli do organu, deklarowaliby w ten sposób, że oni chcą budować dokładnie na tych działkach. Być może są określone już wnioski pozwolenie na budowę. Nie, tam nie ma planu, tą decyzję, tak? Decyzję, jeśli będą trybem spec ustawy mieszkaniowej, to to ograniczenie prawa nastąpiłoby nie w tej tutaj lokalizacyjnej uchwale, tylko w pozwoleniu na budowę, tak? To konstruuje ustawa spec ustawy mieszkaniowej. Także to nie jest tak do końca podpisanie się pod tym, że wykonana będzie, bo to jest jakby dalszy etap realizacji inwestycji. Bez uchwała o lokalizacji dopuszcza się taką lokalizację, natomiast sama kwestia realizacji tej inwestycji i warunków podłączenia się konkretnej, prawda, do tej kanalizacji dostanie w ogóle pozwolenia, jeśli nie będzie dopiero możliwe wtedy, kiedy będzie rzeczywista możliwość odprowadzenia tych środków. Skowronkowa, jeszcze nie ma. Skowronkowa wydało mi zostało pozwolenie na budowę, ale jest w odwołaniu. Sławinkowska nie ma, dlatego że to jest tam, no, tam zrobione, musi być odprowadzona na Ryszów. I na początku jeszcze chcę zaznaczyć, panie dyrektorze, uczestniczyłem, nie ukrywam, w ostatnich 2 miesięcy, w bardzo dyskusji. I to, bo to już nie chodzi już personalnie o panią dyrektor, nie, tylko o nasze poszedłowo. W bardzo nieprzyjemnej dyskusji, kiedy to zostało ograniczone właśnie prawo właściciela, dokładnie na potrzeby budowy sieci i tam dokładnie kanalizacji sanitarnej. A państwo, to jest droga przez mejdę, kopania się jeszcze nie tylko z tu z urzędem na zarobni, tak, ale jeszcze dodatkowo z wojewodą, z wojewódzkim sądem administracyjnym i jeszcze z KKD do MSA. To wiecie co państwo, to jest droga przez mękę po prostu dla tych ludzi, tylko i wyłącznie dlatego, że my w tym momencie byśmy powiedzieli, ok, tu pozwalamy już na budowę takiej sieci, a ktoś akurat by tam widział sobie to, bo akurat ma piękniejszy widok na drugą stronę. No tak może być. Ale tam jest granica działań. No tak może być. Państwo powiecie, że działacie zgodnie z prawem. Ja to uwierzę. Ja to wierzę, ale wiecie co? Dla tych właścicieli i przyszłość, to przepraszam, niekoniecznie widzę to w tym kierunku. Ale jeśli mogę, to kanalizacja, tak jak tam widzicie, z dwustronicy działki jest zaplanowana, więc w tym miejscu, tak jakby, tak trzeba się 4 metry odciąć. Kanalizacja jest to coś, co jest pod ziemią. I też służyć będzie to mieszkańcom i terenu, jeżeli powstanie tutaj inwestycja. A jeżeli chodzi o koszty, ja nie wiem jak to jest prawnie, jeżeli chodzi o koszty budowy, jesteśmy w stanie ten odcinek na siebie wziąć. No ale to każdy, kto się Państwo musicie się połączyć do kanalizacji, która będzie szła w drodze, a tego w ogóle nie ma. Ale my nie głosujemy w tej chwili uchwały budżetowej miasta, tylko uchwała o tym, żeby to my jako to, 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 to do tego, żeby miasto już na 2 miliony sieci. Ale
ale to nie jest zobowiązanie miasta. Według mojej wiedzy, nie wiem pani, jak to jest. To będzie wymagane, to rozwiązanie będzie wymagane dopiero, jak państwo by chcieli uzyskać pozwolenie na budowę. I ono będzie rozwiązane. Nie rozwiążą tej kwestii. Bo jest obowiązek włączania się do. To będzie kanalizacji tej kwestii. To ja powiem, że będę dostać pozwolenie, to ja domyślę to kwestię rozwiązania. Po prostu musimy chcieć pozwolenie, nie zostaną, jeżeli właśnie skorumpowani wam w ogóle żadnych. Czy my mamy zapewnienie, że jeszcze reaktywacja? Na tą sieć w którym roku? W 2022. W 2022. A to na pewno to jest, bo to jest naprawdę fajny. Trzeba wyjaśnić tą kwestię. Dobra, pan przewodniczący Sadowski. Dziękuję bardzo. Jeniu. Dziękuję bardzo. Ja mam pewną wątpliwość, bo dla mnie prawo własności nie jest prawem niczym nieograniczonym i można skorzystać z prawa własności do chwili, kiedy nie narusza się prawa własności innych. Jak rozumiem, tutaj państwa sąsiedzi mają wątpliwości, czy ich prawo własności do tych działek nie jest ograniczone i nie pogarsza sposób istotny prawa korzystania z własnej własności, z własnych działek. Państwo, jak tutaj pan występował, przedstawiciel mieszkańców, nie mówią nie, bo nie, bo my tam nie chcemy, ale no jednak jest to obszar, a tu sobie tak przeglądam jeszcze, jest to obszar zabudowy jednorodzinnej i państwo kupując, państwo czy następcy kupując działki w tym obszarze, no po to kupowali, żeby w takiej dzielnicy mieszkać. Jest kwestia też jakby bezpieczeństwa obrotu prawnego i nieruchomościami. Czy ja jako mieszkaniec kupując działkę w danym obszarze, sprawdzając dokumenty planistyczne, mogę mieć zaufanie do władzy publicznej, tak? Czy kupuję i nagle mi wyrośnie tam blok. Więc no, to jest kwestia pewnych reguł, które powinny być stosowane jednak przez władzę publiczną. Ja rozumiem, że państwo korzystają według mnie z bandyckiej trochę ustawy Lex Developer, która pozwala nie brać pod uwagę planów zagospodarowania i innych okoliczności, które kształtują ład przestrzenny, czy powinny kształtować ład przestrzenny. Mogę to zrozumieć, że no, państwo więcej tutaj pomów uzyskujecie niż w zabudowie szeregowej. No ale mam cały czas, chociaż to, co podkreślałem we wrześniu, projekt jest jako taki, mi się podoba, tak? Tylko jest pytanie, czy w tej działce geodezyjnej, w tym sąsiedztwie, w tym obszarze zaprojektowanym jednakowoż jako osiedle jednorodzinne, czy punktowo wstawiać bloki, bo czego byśmy nie mówili, to tak nie zmienimy definicyjnego znaczenia, no to willa miejska to nie jest. Jest to jednak blok mieszkalny, jeżeli tam jest kilka mieszkań, jest to budynek wielorodzinny i oczywiście filibrystykę słowną można uprawiać, no ale nie zmieniajmy znaczeń słownikowych. No i tu jest poważna moja wątpliwość, czy ten projekt w tym miejscu powinien być realizowany. A dla niektórych, proszę mnie pani prezes poprawić, jeżeli się mylę, dla niektórych ekologów przypomnę, że realizacja tej inwestycji spowodowałaby wycięcie kilkudziesięciu drzew. Dziękuję bardzo. Nie? Nie? To się pomylił pan z tamtą. Nie, nie, ale tam nie ma. Ja jeśli macie. Nie? No to dlatego proszę o poprawę. Jeśli mogę, jeżeli realizowalibyśmy każdą inną inwestycję, czyli zabudowę szeregową, w trybie decyzji o warunkach zabudowy, czyli pozwolenia na budowę, ona również wymagałaby skanalizowanie siecią, kanalizacją deszczową.
również tędy tą drogą musiała być przeprowadzona. Faktycznie inna byłaby procedura uzyskiwania takiego pozwolenia, dlatego że proszę Pani Dyrektor, jeśli można, to wtedy my byśmy musieli uzyskać, jaka byłaby procedura wtedy? Musielibyście Państwo uzyskać warunki podłączenia do tej sieci i ewentualnie organizować to, jeśli nie, droga mówisz, bo jest kilka wersji, nie to ograniczenie i tak by było, tylko tam musielibyście uzyskać prawo do dysponowania. I musielibyśmy się dogadać z sąsiadem. Ponieważ no, sieci jako takie są i celem publicznym, więc tutaj różne drogi są prawne. My zakładamy porozumienie z sąsiadami. A wersja to, że ustawa daje nam w tym momencie takie prawo, to tak jak widzicie Państwo, jesteśmy tutaj po raz kolejny. Staramy się zrobić co jest w naszej mocy, żeby ten projekt uzgodnić w takiej wersji. Nie zmieniamy koncepcji. I tutaj też chcielibyśmy porozumienie zawrzeć z sąsiadami w sprawie tej kanalizacji deszczowej. Jest to jedyna droga, bo woda niestety nie płynie pod górę. I myślę, że takie porozumienie, tak jak w kwestii zakupu działki było możliwe, to w tej kwestii będzie mniej. Ale dobrze, czy są jeszcze jakieś? Bardzo proszę. Parę uwag. To znaczy po pierwsze, ja rozumiem, że panowie są z tej części od południa, więc od tej części zachodniej nie mamy chyba przedstawicieli, bo moim zdaniem no, pan jest od południa. Tak. Tutaj, gdzie rozmawiamy o tym, o tej kanalizacji, to nie mamy chyba przedstawicieli tych właścicieli tych działek i moim zdaniem te działki zyskają na wartości. Bo raz, że ktoś dostanie za przesył, za tą służebność przesyłu, dostanie jakieś pieniądze, to sama wartość też nieruchomości, w związku z tym, że posprawia się uzbrojenie, też rośnie. No i w ogóle też myślę, że tym ze strony zachodniej ta inwestycja jest na rękę, bo ogólnie grunt pewnie zyska na wartości ze względu na to, że będą mogli też być może starać się o podobnego rodzaju zabudowę. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no nie, absolutnie nie wydaje mi się, żeby miasto, co najmniej na tym odcinku do ulicy Sławinkowskiej, do ulicy Skowronkowej, było w jakikolwiek sposób zobligowane finansowo do pokrycia tej inwestycji. Tym bardziej, że to przebiega przez prywatne działki. I ja nie sądzę, żeby tutaj ustawa Lex Developer te reguły naruszała, że nagle miasto miałoby pokrywać, bo byłoby to całkowita jakaś abstrakcja. Ale mamy czas do sesji, żeby się dowiedzieć ewentualnie od przedstawicieli MPWiK-u, jaka jest sytuacja. Wątpię, żeby tak było. Mówię, na poprzedniej we wrześniu o Państwa walczyłem, żeby się odsunąć od tego, więc wydaje mi się, że teraz jest dużo, dużo mniej dla Państwa to odczuwalne. I jeszcze zaślepienie tego ostatniego piętra powoduje, że no, tym bardziej, że kubaturowo te bloki no, nie bardzo odstają. Państwa są domki jednorodzinne, ale tak naprawdę no, też to są takie mini bloki troszkę. Ten niższy budynek jest też do tej maksymalnej granicy dociągnięty, a ten wcześniejszy ma więcej, więc one kubaturowo jakoś specjalnie nie odstają. Bo nie jest, to, że jest oczywiście więcej tych lokali będzie w obrębie tego jednego budynku, ale kubaturowo są jednak zbliżone. Ja jeszcze chciałam dodać, że kanalizacja deszczowa nie zmieniła swojej drogi od września. Nie, ale to oczywiste, że... Dobrze, szanowni Państwo, poddaję to pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest... Mogę się odnieść jednej rzeczy do tej... Proszę, tylko tak króciutko, dobrze? Ja nie jest. Co do tego są ustalone wartości. Uwaga, jakie są ograniczenia, żeby instalacje sieci, które Państwo miały... Ale przy granicy są. Ale przy jakiej granicy? To jest mamy działkę na Rogunie, to stanowiłyby tam drzewa, które będzie się Rogunia swoje możliwości. Ja wiem, że w swoich decyzjach, w takiej urzędności, mam określony promień odległości, gdzie może się odsunąć i nie mogę robić takich inwestycji. Także nie mówmy, że to wystarczy wartość. Zostawcie na wartości działki tych ludzi. Dlatego, że nie będą mogli w tym miejscu to wyrealizować swoich planów. Także absolutnie dla tych ludzi, jak powinien to widzieć, starsza pani, która pracowała w szpitalu, nie mogła dotarć się i nie wiem, czy jej się uda dojść.
Ja mówię o swojej warstwie, ale to nie jest orzeczenie. Bo ta instalacja realizacji ryczałowej jest absolutnie niepotrzebna, bo przy realizacji domów jednorodzinnych ona jest niepotrzebna. Proszę mi pytanie do pani dyrektor, czy w przypadku domu szeregowego jednorodzinnego jest potrzebna wyłącznie realizacji ryczałowej? W ogóle jest obowiązek, no taki pierwszy, do, jeśli nie ma możliwości, no to wtedy są inne rozwiązania. Są również nawet takie rozwiązania, że przy budynkach wielorodzinnych są zaprojektowane na terenie, są robione... No teraz będziemy dopłacać, żeby retencje robić. Tak, jeśli te retencje... A nie wpuszczać to do dystrybucji. Natomiast jest zasada, że jest obowiązek, no ale jeśli nie ma, jeśli miasto nie jest w stanie jej wykonać, to wtedy są alternatywne możliwości. Ja będziemy nawet dopłacać 7 tysięcy, jeżeli ktoś będzie zatrzymywał. 5. Dobrze, szanowni państwo, przejdźmy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały na druku 656/1? Kto jest przeciw? No pan niedozwolony. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Od Kornela Morawieckiego, że głosuję na bieżąco. Jakim jest rozpatrzenie... Pan wybaczy, ale takie gesty są nie na druku 629/1. Są jakieś pytania? Nie ma pytań. Przechodzimy do głosowania w takim razie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Pani tak, proszę pana. Głosowała pani za 10 drzew. Ja się proszę. Mogę tak? Proszę, tylko tak bym bardzo prosiła. No właśnie, dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni radni, szanowni państwo, chciałbym się wypowiedzieć na temat tego programu. Po pierwsze, nazywam się Stanisław Brzoz, mieszkam na Sielu Szerokie. Trochę doświadczyłem różnych rzeczy z wodą, deszczową, szufladową. I chciałem to doświadczenie jakby przekazać czy przenieść na proponowany program. Dobra, pan to będzie teraz czytał? Nie. Ja sobie tylko wspomagam się, oczywiście. W uzasadnieniu tego programu czytamy, że przyjęcie programu, i to zacytuję, zwiększa naturalną retencję na terenie Lublina. Więc to nie jest prawdą, bo łapanie deszczu zmniejsza naturalną retencję wody opadowej, podobnie jak odprowadzanie wody tej deszczowej wprost na ulicy. Takie mamy miejsce. Drugi cytat chcę przytoczyć. Jest to jest celem programu dotującego małą retencję i zachęcanie mieszkańców Lublina do inwestowania systemy deszczowe i wykorzystywania zgromadzonej wody na potrzeby własne. To z kolei jest niczym innym jak tylko irracjonalne dotowanie ludzi zamożnych. I to wytłumaczę na samym końcu, może obrazowo. Natomiast dalej chcę powiedzieć, że uważam, na terenie miasta Lublin, a szczególnie na nowych osiedlach o luźnej zabudowie czy niskiej zabudowie, stworzony jest klimat do niewłaściwego zagospodarowania w ogóle wód opadowych, wód deszczowych. Wynika to z dotychczas prowadzonej polityki i zajmowanego stanowiska przez Wydział Ochrony Środowiska. Słyszę, że nie ma nikogo. Oraz no, przepraszam, ja bardzo panu dziękuję, ale wie pan co, ja proszę, żeby pan to nie czytał, bo jeżeli chce pan przekazać jakiś artykuł, to proszę nam go dać w kopii, abyśmy się mogli z tym zapoznać. A jak nie, to proszę to przedstawić, bo pan czyta rzeczy, które nam za chwileczkę umkną z pamięci i nie będą... A ja chcę słuchać. A ja bym pan przeczytał. A ja proszę o to, żeby pan dalej się wypowiadał. Właśnie ja mam bardzo krótką wypowiedź. Ten mieszkaniec przygotował się na to spotkanie. Dobrze, no, ale lepiej nam przedstawić prostymi słowami. Ja nie mam doświadczenia występowania publicznego. W związku z tym wspieram się notatko. Niech pani przewodnicząca mnie zrozumie. Jasne, dobrze, proszę kontynuować. Nie mam tego dużo, naprawdę. I w związku z tym już bym praktycznie niemalże kończył. Wracam do ostatniego zdania. Wynika to z dotychczas prowadzonej polityki, zajmowanego stanowiska przez Wydział Ochrony Środowiska oraz zarząd drugim osób, które wprost mówią, że nie ma żadnej szkodliwości w odprowadzaniu wody deszczowej na ulicę. I to podkreślam. Żadnej szkodliwości. Skutkuje to nawet nieuzasadnionym wydawaniem przez zarząd dróg i mostów środków pieniężnych na wykonywanie na nowej
i już wybudowanej ulicy, też to podkreślam, tak zwanych urządzeń, czyli na przykład rowka w poprzek chodnika do wprowadzania wody deszczowej z dachu wprost na ulicy. Taka sytuacja nawet dotyczy układu nowego domu, który ma wpisany do pozwolenia na budowę domu obowiązek zagospodarowania wody deszczowej na własnym terenie działki, no o czym często właśnie, czy o czym dosłownie wiedza Wydział Ochrony Środowiska jest zarząd gruntów morskich. I teraz ostatnia niemalże rzecz, chcę przedstawić moje wnioski i propozycje do tego programu. Po pierwsze, program ochrony zasobów wodnych na miasta Lublina, tak on jest definiowany, wymaga modyfikacji w moim odczuciu w taki sposób, aby skutecznie i realnie chronił te zasoby wodne. Oczywiście chodzi tutaj o retencję naturalną. Należy zmienić po pierwsze świadomość i wymagać jasnego stanowiska od władz miasta, że odprowadzanie wód deszczowych z dachów domów wprost na ulicę jest szkodliwe i zabronione. Oczywiście to nie dotyczy strefy zabudowy historycznej i okresu, kiedy jedno obowiązywało w tym czasie przepisy. Dalej, władze miasta winny opracować w pierwszej kolejności strategię, podkreślam strategię zagospodarowania wód opadowych w mieście, które powinno opierać się na miejscowej retencji naturalnej wód deszczowej do gruntu. Czyli retencja do gruntu, miejscowa wsiąkanie, często retencja hydrogeologiczna. Jednocześnie władze winny eliminować przypadki nielegalnego odprowadzania wód opadowych wprost na ulicę. To, co już wcześniej wspomniałem. Program udzielania celowej dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej powinien tylko dotyczyć i jednocześnie promować zagospodarowanie wody poprzez kierowanie jej na tereny nieutwardzone działek lub z wykorzystaniem dołów wodnych. Podstawowym celem programu powinno być zwiększenie retencji naturalnej poprzez likwidację odprowadzania tej wody na ulicę między innymi. I w moim odczuciu ten program obliczony nie jest na efekt ekologiczny, podkreśla się w uzasadnieniu, a z zasady na efekt medialny. I jeżeli on zostanie wprowadzony, on naprawdę niczego nie wnosi pozytywnego do naturalnego środowiska. Żeby to Państwo zobrazować, to pozwolę sobie wytłumaczyć wprost obrazowo. Mianowicie, jeżeli woda, a zresztą może na podstawie tego, bo jestem właścicielem domu jednorodzinnego, tu wspomniałem, że dotyczy irracjonalnego dodawania ludzi zamożnych. Może ktoś pomyśli, że jestem zamożny, ja uważam, że nie, ale dom jednorodzinny ma stronę od ulicy, no i obszar, powiedzmy, ten ogrodowy. Od ulicy zostawmy, bo by trzeba było może za dużo tłumaczyć, od strony ogrodowej. Dosłownie, jeżeli woda w tej sytuacji spływa z dachu, opadowa, więc w mojej sytuacji ona jest zagospodarowana od części ogrodowej do dołu chłodnego. Co się z nią dzieje? Woda po prostu wsiąka do ziemi. Następuje retencja miejscowa. Bardzo korzystnie wpływa ta retencja na wody gruntowe, na zasoby wód. Natomiast kiedy ja wystąpię o dofinansowanie, dosłownie, kupię zbiornik, jeszcze jakieś tam węże, czy nazwę instalację, zapłacę 1000 zł, a jednocześnie dofinansowanie dostanę 700, to ja robię to, że tą wodę złapię i chruszczę gdzieś tam na kwiatki. Ale to też w związku z powyższym zadaniem, ja nie muszę, jeżeli ja podlewam, a podlewam i ulega wątpliwości tak jak każdy, tylko w sposób ograniczony do wodociągu, to ja tu w tym wypadku mam za darmo to podlewanie. Ale czy jednocześnie wydaje się, że przez to ja dużo mniej biorę wody, czy w ogóle, że bez korzyści wpływa na to, że ja mniej wody biorę z wodociągu, no, czy więcej, jeżeli nie mam tego programu, jeżeli jest taka w tej chwili, to w rzeczywistości układ jest stabilny, bo ta woda, ile cokolwiek wezmę z wodociągu,
to ta woda wraca, bo ja ją nie łapię wierzchówką, ona wraca poprzez retencję gruntową do zasobów wód. Albo i w rzeczywistości, kogo ten program ma dotyczyć? On dotyczy wprost finansowanie i jest złudnie, że to działa na ochronę środowiska. Na ochronę środowiska działa za gospodarowanie i tylko wyłącznie na terenach nieutwardzonych. Oczywiście to znaczy krakowskie, to inną strefę miasta weźmie, domów jednorodzinnych, czy może luźną zabudowę. Ja przepraszam, ja mam pytanie. Program ochrony zasobów wodnych jest z czym związany? Może zacznijmy od tego. Jak sama nazwa wskazuje, jest ochroną. Nie, chodzi o to, czy jest jakaś regulacja ustawowa, która jest narzucona, czy też... Możemy się odnieść tutaj do ustawy prawo wodne. Jest szereg opłat, które są z tytułu na przykład zmniejszenia naturalnej retencji terenu. Jest to opłata od dużych przedsiębiorstw, które mają olbrzymie powierzchnie zagospodarowane w taki sposób, że ta powierzchnia uszczelniona jest na 100%. Jeśli nie są podłączeni do kanalizacji deszczowej, przy takiej powierzchni uszczelnionej są zobowiązani płacić opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Chodzi tutaj w tym programie, chodzi o podsumowanie pewnych działań wśród mieszkańców. I na ten moment chcieliśmy skierować wyłącznie do osób fizycznych. Zresztą wzorem miast takich jak Kraków, Wrocław, Sopot, Gdynia. Z tym, że na przykład jeśli chodzi o Wrocław, to tam jest wyłącznie do osób fizycznych. Natomiast takie miasta jak Kraków, również przedsiębiorstwa, podmioty gospodarcze, podobnie Sopot. I chodzi tutaj o to, żeby zainteresować mieszkańców systemem gromadzenia wody opadowej i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania. Więc tutaj nie mogę się z Panem zgodzić, bo my również w tym programie mamy do, chcemy zaproponować kilka rozwiązań. Na przykład Pan wspomniał, że tutaj jest skierowane do osób bogatych. Jednym z propozycji jest propozycja zbiornika naziemnego, załóżmy do 300 litrów metrów sześciennych i ten zbiornik kosztuje około 500 zł. Taki zbiornik jest podłączony rurą spustową i można go wykorzystywać później do podlewania ogrodu. Jeśli Pan wspomniał też tutaj o... Czyli zasilania wód gruntowych w konsekwencji. Nie, właśnie, że nie. Właśnie, że nie, jeżeli mogę... Są zabezpieczone również, mamy tutaj zdjęcia, ale tym propozycyjną propozycją jest podziemny zbiornik. A może dozywać się z nim? Oczywiście. Inną propozycją jest studnia chłodna. I właśnie studnia chłodna jest rozwiązaniem takim, które umożliwia, zaraz zerknę propozycję. Interesuje. A ile ten program kosztuje? Kto finansuje go? Ile gmina? Ale wszystko jest napisane. No ludzie, czytajcie, co dostajecie. Proszę. To jest jedno rozwiązanie. Kosmici. I o to najczęściej mieszkańcy pytają na ten moment. Inne rozwiązanie, ogród deszczowych zbiorników. Inne rozwiązanie, studnia chłodna, na przykład sprężyn betonowych. Jest to rozwiązanie stosunkowo najbardziej skomplikowane, bo wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Momencik, bo ja bym chciała tutaj z tymi kwestiami prawnymi. Pan, rozumiem, jest... Pan inaczej rozumie, jakby te kwestie... Ja Pana zrozumiałam. Więc mogę. Tak, ile Panu jeszcze zostało czasu, że tak powiem? Ja już właśnie skończę tylko uwagi, że tak powiem. Proszę. Po pierwsze, może nie zostało to dobrze zrozumiane. Jeżeli ja łapię wodę, to nie ma retencji naturalnej. Czyli oszukuje, że tak powiem, środowisko negatywnie działa. Bo w tej chwili ta woda spływa czy na teren lub do domu chłodnego, ona zaopatruje źródła wody. A jednocześnie jak wykorzystuje, to proszę sobie wyobrazić, chlusz stał na trawnik czy na kwiatki i podlewa tak jak w domu w sposób ograniczony, tylko korzenie. No korzysta pan wtedy z wód gruntowych, z wodociągu. I jednocześnie 300 litrów, to na ile to starczy?
jedną trzecinę rośliny transpirują wodę. Czyli w rzeczywistości ta woda wraca do atmosfery. Chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz, że opracowania w Polsce, po pierwsze mówią, że my jesteśmy liczna w tyle, czy w ogóle mamy bardzo małe zasoby wodnych, ale jednocześnie poprzez retencję tą miejscową odzyskujemy 6,5%, a powinniśmy co najmniej 2 razy 1,5, ponieważ reszta odparowuje albo jest odprowadzana właśnie kierując na ulicę, to dalej do rzek i do morza. Czyli to wszystko jest stracone. Ten program jest tylko programem pokazowym. On niczego nie wnosi. Jeżeli tu zdjęcia padły, jak pani przewodnicząca pozwoli podejść, to pokażę. Proszę. Więc co się dzieje w Lublinie? Proszę zobaczyć. Ja pozwolenie podejścia. Proszę zobaczyć. Tutaj na przykład. Jest dom, budynek wielorodzinny, jest chodnik przy nim. Jest, jest rowek tak zwany na chodniku. I dalej jest kanał drogowy, żeby ta woda z tej linii leciała na ulicy. Dlaczego ona, po co jest ten kanał, kiedy ona powinna... Panie przewodniczący, my będziemy każdego roku... Proszę, tu nie jest zobaczyć. Więc tu jest są tereny zielone, są kanały wykonane, woda wybula, tam dalej z ulicy. Mogę w kwestii formalnej? Proszę zobaczyć tutaj. Czy w kwestii formalnej mogę? Czy mogę w kwestii formalnej? Przepraszam, jeśli mogę poprosić. Chciałbym ustalić rzecz jedną, bo oczywiście każdy, fajnie, że pan się zainteresował i tu swoje przemyślenia nam przedstawia, bo każdy oczywiście może, tylko chciałem jakby zapytać pana, czy ma pan, jest pan ekspertem w tej dziedzinie, czy to są pana jakby takie ogólne odczucia i przemyślenia? I ma pan wykształcenie kierunkowe i czy pan jest ekspertem w tej dziedzinie? To powiem tak jak pani przewodnicząca, uczyliśmy się tego wszystkiego na lekcjach. Rozumiem. Podobnie mogę. To są pana odczucia. Podobnie, proszę pana, podobnie mogę odpowiadać, że państwo będziecie głosować, czy jesteście ekspertami w tej dziedzinie, czy tylko zbieramy się ekspertami, nie, w ten sposób. To tak nie działa. Także, no właśnie, tak nie działa, proszę. Damy od tego ekspertów. Jeżeli mówię logicznie i mam w tym kierunku doświadczenie, w związku z powyższym, no mam prawo się przyjść. No to doświadczenie wydałem. Natomiast to, co pan mówi, no chce pan mnie w jakiś sposób zdyskredytować. Nie, staramy się po prostu uzyskać informacje. Ale to przepraszam pana, jeżeli pan, jeśli mogę, jeżeli pan tak to odebrał, to pana najmocniej przepraszam, bo nie było to moją intencją. Natomiast inaczej odbieram, jeżeli ktoś jest, ma wykształcenie kierunkowe i jest ekspertem. A ja szanuję pana zdanie, że pan się zapoznał z tym programem, napracował i przedstawia nam swoje opinie, tak? To wielki szacunek dla pana. Jak mówię, jeżeli pan moje słowa odebrał w jakiś sposób nie taki zgodny z moimi intencjami, to pana przepraszam najmocniej. Natomiast chciałem, jeśli pani przewodnicząca pozwoli, zapytać o ten program właśnie. Bo jak doczytałem, tam jest tylko zakup i montaż urządzeń, tak? To pierwsze pytanie, mam ze 3, więc będzie może łatwiej odpowiedzieć. Rozumiem, że to będzie dotyczyło tylko osób fizycznych, chociaż tam są osoby prawne chyba wskazane, nie? Osób fizycznych na razie, okej. I tych urządzeń, natomiast no, rozumiem, że to też jest powiązane, proszę mnie poprawić, jeżeli nazwę źle przedstawię, z programem ochrony przed zmianami klimatycznymi, które przyjęliśmy i tamte rozwiązania związane z retencją, z ogrodami tymi deszczowymi i z jakby minimalizacją skutków tej wyspy, Miejskiej Wyspy Ciepła były wskazane.
To też jest, drogi panie, moja opinia, ale pozwolę sobie z panem nie zgodzić, bo jednak ochrona wód polega również na tym, że nie czerpiemy z tych wód głębinowych, tylko wykorzystujemy poprzez małą retencję, wykorzystujemy tą deszczówkę i na przykład na podlewanie wykorzystujemy deszczówkę, więc chronimy. Ale nie jestem tylko od pytań, tylko od wyrażania swoich opinii, pani radna. Trzeba być fachowcem, żeby wypowiadać się na ten temat. Ja mogę. Ale w momencie, gdzie pan jeszcze, przepraszam, najmocniej nie skończyłem. Rozumiem, że pani radna się nie wypowiada w tym temacie. No pani radna, pani 10 razy wypowiadała się w jednym temacie, nie przerywałeś, więc uprzejmie proszę o zachowania elementarne kultury dyskusji, bo nie będę zważał na to, że pani jest kobietą i powiem parę mocnych słów. Parę mocnych słów, więc naprawdę bardzo proszę. Stąd uważam, że jak najbardziej takie programy powinny być realizowane. Tylko nie wiem, bo jak zrozumiałem zapisy tego programu, na przykład jakiegoś ogrodowego oczka wodnego już nie będzie można uzyskać dofinansowania na takie coś. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym jeszcze zadać pytanie. Czy ja mogę najpierw odnieść się do słowa? Teraz trzeba w tym momencie. Chcę pani zaczekać chwilę. Jeśli chodzi o te urządzenia i dofinansowanie, to są montaż. Rady, tak, nie będzie tylko zakup, montaż tych urządzeń do retencjonowania, ale również przewidujemy tutaj możliwość modernizacji istniejących urządzeń, tak. Więc to nie zamyka drogi do tych, które już funkcjonują, a chcielibyśmy je w jakiś sposób modernizować. Ale przepraszam, ja to pytałem. Chodziło mi o bardziej otwarte takie oczka wodne, bo urządzenie mi się z oczkiem wodnym nie kojarzy. Jeśli byśmy to potraktowali jako zbiornik do retencjonowania wody naziemny, to tak. Ale czy dostanę dotację na coś takiego? Znaczy na ten moment mamy cztery warianty możliwości. Zbiornik naziemny, zbiornik podziemny, ogrody deszczowe i one by się fajnie tutaj wpisywały. Niechłonna, która jest zdecydowanie najbardziej skomplikowanym takim rozwiązaniem technicznym z uwagi na wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. A to nieprawda. No niestety to mogę się odwołać do ustawy prawo wodne, zdecydowanie tak. To wyrok sądu jest niezwykle, ale zostaje. Na 100% gwarantuję to. A jeśli chodzi tutaj o ten trzecie odniesienie, które pan radny wspominał o związku ze zmianami klimatycznymi, oczywiście chcemy się wpisać tutaj w ten program poprzez ten program dotacyjny ochrony zasobów wodnych. Bo tak naprawdę poprzez to rozwiązanie studni chłonnych jest możliwe zasilenie wód potrzebnych. I to jest jedno z rozwiązań, które tutaj chcemy zaproponować. Dobrze, ale jeśli pani, ja bym chciał doprecyzować jednak, no bo nie mogę w tej chwili odnaleźć, ale jak pamiętam, to było właśnie zakup i montaż urządzeń lub modernizacja, tak? I czy to oczko wodne będzie zakupem urządzenia albo montażem, czy ono będzie możliwe do sfinansowania w ramach tej dotacji? Chciałbym się nad tym zastanowić, będzie wniosek i będzie propozycja wnioskodawcy. Jeśli oczko wodne będzie coś w rodzaju zbiornika naziemnego, retencyjnego, to tak. Ale to z programu, wie pani, wydaje mi się, nie wynika. Nie wynika, bo urządzenie jest albo montaż, albo zakup urządzeń, to rozumiem, że wyposażenie tego oczka wodnego tak, ale już samo urządzenie oczka wodnego niekoniecznie, bo nie jest to urządzenie. Ale co ma pan na myśli urządzenie? Ale to tak jest pisane w programie, przepraszam. Zakup urządzeń i montaż i w drugim punkcie projekty możliwe, cytuję z pamięci, projekty możliwe do dofinansowania. Zakup i montaż urządzeń i drugi punkt modernizacja istniejących urządzeń, tak? Czyli chciałem doprecyzować, czy oczko wodne będzie mogło uzyskać dofinansowanie.
jako nowe, nie do modernizacji, jako zakup i montaż tych urządzeń. Nie wiem, no wie pani, no nie wiem, co obywatel sobie wymyśli, tak? Ale jak mam wpisane w program, w uchwałę, tak, że możliwe do sfinansowania są projekty typu zakup i montaż urządzeń i modernizacja istniejących systemów, no to czytam to literalnie. Że mogę zbiornik kupić, tak? Mogę pompę kupić, mogę wąż kupić. I każde inne urządzenie na to i jakby sfinansować koszty ich montażu, natomiast jakiś ogród deszczowy, oczko wodne, czyli inna forma retencji takiej na gruncie, wydaje się, że w ramach tego programu nie uzyskam dotacji, tak? Czytając literalnie zapis tego programu. Zaproponujemy cztery rozwiązania. Naprawdę patrząc historycznie po innych miastach i produkcjach, nie wydaje mi się, żeby gdzieś oczko własne wystąpiło. Ale też mówię, sugerujemy się też rozwiązaniami technicznymi, które były proponowane też przez inne miasta. No tak, ale... Bionici, ogród deszczowy i studnia wodna w ten sposób. Są patriotów proponował jeszcze multy. To jest też to w zasadzie podobnego troszeczkę ze studnicą. Trochę jednak odbiega technicznie od tego rozwiązania. No ale ogród deszczowy też? Ogród deszczowy jak najbardziej. No tak, no ogród deszczowy, okej, okay, bo sobie, kupuję sobie roślinki, tak? Tak. Ale... Proszę, tak bardzo proszę. To ja poprawkę. Ja rozumiem, że to jest oszczędność wody tutaj już gotowej, czystej w kranach, prawda? Że to jest taki program, który gmina Po to, żeby zaoszczędzić wodę, która jest przetwarzana, uzdatniana do spożywania. Ale rzeczywiście trzeba się zastanowić nad jakby regułką, co to jest oczko wodne, a co to jest zbiornik, tak? I uważam, że jeżeli ja zrobię sobie zbiornik, oczko wodne, prowadzę rynny do tego zbiornika i jest tylko będę go uzupełniać, to spełni wszelkie wasze wymagania i to będzie zbiornik na deszczówkę, z którego będę korzystać, a zarazem i oczko wodne. W takiej sytuacji, jak dostanę 5 tysięcy zwrotu za zainstalowanie, a wiem, że obudowa, że budowa sama rury przeprowadzenia kawałek działki od budynków, na przykład od czterech rynni, to trzeba dookoła przeprowadzić rury i jedną docelową do oczka wodnego, tak? To są koszty, bo to kosztuje robocizna, materiał, do tego zbiornik, tak? I mam oczko wodne za 5 tysięcy. Czyli mam zafundowane oczko wodne. Teraz mi proszę powiedzieć, 70% tam jest dofinansowane, tak? 70% mniej więcej na 5 tysięcy, a zostali Państwo, że naprawdę mogą być nastawane 50 tysięcy złotych. Tak, dobrze. Czyli gmina sama przekazała te 50 tysięcy złotych. Czyli takie będzie nierówne traktowanie, bo kto pierwszy, ten lepszy. Więc za dużo tych oczek nie będzie, a już jestem ciekawa, czy takie wnioski są złożone. Tak, nie ma programu już miał sposobu. Dlatego rozpoczęliśmy programu dotacyjnego, najpierw uchwała. Kiedy uchwała będzie, dopiero zaczniemy dalej. Prawo mocniona, to będzie można przyjmować wnioski, tak? Teraz zostać szczegóły, to znaczy będziemy opracowywać uchwały, wniosek o dofinansowanie, o rozliczenie tej dotacji. Będzie mała sprawa, słuchajcie, ludzie się będą mówić. Że jest bardzo duże zainteresowanie. No właśnie, bo ja też jestem chętna, żeby sobie sfinalizować oczko wodne. Uważam, że tutaj pan ma bardzo dużo racji. Bardzo dużo racji. To jest medialna nowość, która oczywiście ludzi cieszy, że będziemy deszczówkę zbierać, ale przede wszystkim dla nich przydała się
fajna sprawa, darmowa sprawa, nie do końca rozumiem. Trzeba się załatwić, jeśli ci bogaci, którzy wyłożą od razu pieniądze na to i dostaną dofinansowanie, czyli 70% darmo od pomocy. Dla mnie to jest tak, taka prawda, no, bo tutaj jest to, co pan powiedział, na logikę, na Boga jedynego. Albo na logikę, albo na Boga. Dopiero jest jakby funkcjonuje ekologicznie, jak jest bez dna. Jak ta woda jednak płynie, wsiąka w dół. W górę. I nasyca źródła, A nie wtedy, kiedy jest zamknięty. Bo ja przy deszczu, jeżeli on wie, że jest woda, ona jest to i tak ją wykorzysta, tak? Ona nie musi non-stop stać. Bardzo proszę. A wie pani, że deszczówka bardzo suchnie, jak pan. No, suchnie, śmierdzi i sąsiad mi powie tak. Zlikwiduj to, bo to śmierdzi. Dlaczego rybki się puszcza do wody? Ale nie fajnie to, żeby oczyszczały tą wodę. To zależy jak się jeszcze różne są. Także mamy ciekawy temat. Jeśli mogę, to ja może dwa słowa na koniec. Są dwie możliwości rozwiązań technicznych. Jedne rozwiązania to są takie, że tą wodę się gromadzi, wykorzystuje się ten opad do podlewania ogródka i mówimy tutaj o retencji. Gromadzenie wody i wykorzystywanie jej do podlewania i na tym tak naprawdę zyskują mieszkańcy, bo płacą mniej za wodę, to jest jedna rzecz. A drugi typ rozwiązania to jest właśnie studnia chłodna z przelewem do ziemi. Na co trzeba mieć pozwolenie wodnoprawne? O czym mówią przepisy ustawy prawo wodne? Wtedy bezpośrednio zasilane są wody w gruncie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana tam dwóch danych. No właśnie, krótko, cztery takie mamy. No wie pan, bo staje się, że idziemy zupełnie różnych kierunkach, coś mi się wydaje. No mamy różne zdania i dlatego idziemy różnych kierunków. No proszę tak skondensować. Po pierwsze, że jeżeli chodzi o Wrocław czy tam Kraków, na pewno tam władze miasta nie pozwalają na odprowadzanie wód na ulicy. Dosłownie, czyli ona musi być zagospodarowana. U nas jest całkowicie. No ale po tym na to się powołuje. Po drugie, o tym mówimy w tym programie. No ale przed chwilą to prawda. Po drugie, jedno rozwiązanie retencji. Pozwolicie mi powiedzieć. Po drugie, retencji. Krakowie poznają. No właśnie. Po drugie, o retencji tej naturalnej. Hydrologicznie, nie mylmy co panią wody. To chodzi, żeby woda wsiąkała, nie żeby ją łapać. Mylimy to pojęcie. Jeżeli chodzi o pozwolenie wodnoprawne, to niestety będę się upierał, że nie jest wymagane, bo to jest woda opadowa odprowadzana z dachu. I po czwarte, chcę powiedzieć tyle. Jeżeli chcemy program jakikolwiek wprowadzić, który by ograniczał zużycie wody na podlewanie, to jest program prosty. Program o układ klimatyczny. Na przykład określić to, że na miesiące letnie, czerwiec, lipiec, sierpień, jeżeli ktoś zużyje więcej niż przeciętnie z maja, czy tam z jakiegoś okresu, niż 10% czy 20%, będzie ponosił dodatkowe opłaty i koniec kropka. Dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę. Tak, proszę, już tak kończmy ten temat, bo jeżeli proszę państwa nie skończymy do siódmej, spotkamy się we środę w pół do dziewiątej. Troszkę dziwne z tego punktu, że coś takiego, że państwo rozmawiają na odlady, za własne pieniądze. A dlaczego? Powiem w ten sposób. Się sama spotkać, nie będzie kwoty. Ściągnięcie z połowy dachu do zbiornika. Wody zdecydowanie zmniejszyła mi się ilość wody, którą odbierałem z sieci miejskiej, wody, która była uzdatniana, płaciłem za kanalizację, za inne rzeczy, więc to jest jedna sprawa. Pamiętajmy o tym, że woda to jest nie tylko to, co odbieramy, ale jeszcze ona musi być przetworzona, jeżeli ona jest w kranie. Druga sprawa jest taka,
można ją wybić. W zbiornikach otwartych, takie jak ja mam, przejdę na jest jedna sprawa. W momencie, w którym są bardzo duże, ta woda po prostu między kamienicami, ona zasila ogólnie bezpośrednio. W momencie, gdy jest tu przedłuższy okres suszy, ja mogę sobie wykorzystać tą wodę. Właśnie tego pogrzewania, to w tym momencie ona wchodzi w ziemię. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa, o której Państwo tutaj w ogóle nie mówią. Ilość ptaków, ilość innej zwierzyny, która u mnie jest w ogrodzie. Nie mówiąc o tym, że od lat nie mam własne ważki, które jak są. Czujemy się zaproszeni na grilla. Po co tu opowiadać? Najlepiej zobaczyć. Rybki radni stanowskiej też? Zastanówmy się, właśnie komarów nie mam. A rybki na oczyszczanie wody, tak? Już powiem, rybki nie oczyszczają wody. Jeżeli zostawimy rybki bez utleniania, to po prostu one, przepraszam za to, ale nam dobrze, szanowni Państwo. Mogę jeszcze tylko uścić. Żyć sobie innym, Pani Przewodnicząca, tylko uścić, chcę zapytać o te. Paragraf trzeci jednak jasno wskazuje, że takie na przykład oczka wodne, oprócz takich plastikowych, nie będą możliwe do realizacji. I chciałbym jednak uzyskać odpowiedź, bo zgłosiłbym poprawkę na sesji dotyczącą możliwości sfinansowania, niekoniecznie tylko zakupu i montażu urządzeń, ale również finansowania robót ziemnych, no nie wiem, zastanowiłbym się, jaki typ projektów jeszcze tutaj by był możliwy do sfinansowania. Roboty ziemne nie są montaże? Nie wiem, jak. No to ich montaż, to był montaż nie kopalnia, ale też jest montaż. Od czego? No, od zbiornika. Nie kupuję zbiornika. W sensie kontenera wodnego. Dobrze. Jest coś takiego. Dobrze. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych zarządnych by się opiniowali projektu uchwały? Chcę zgłaszać poprawki na sesji, bo nie dosłyszałem. Kto się wstrzymał? Będę zgłaszał. Dziękuję bardzo. Jeden wstrzymujący. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 615, kreska 1. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jakim jest rozpatrzenie projektu uchwały na druku 615, kreska 1. Czy mamy jakieś pytania? Tak, boisko dla dzieci na Perylowa. Kto jest za?